wieczór Państwu. Ja nazywam się Michał Syska, reprezentuję szereg misji społecznej Fernanda Lasala. Chciałem Państwa serdecznie przywitać na dyskusji poświęconej podziałom klasowym i demokracji. Dziękując Państwu, że zdecydowaliście się wziąć udział w naszej dzisiejszej dyskusji i spędzić z nami najbliższe półtorej, dwie godziny na dyskusji poświęconej temu, co się dzieje obecnie na świecie, ale także z odniesieniami do sytuacji w naszym kraju. I chciałbym serdecznie podziękować za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału w naszym spotkaniu w roli panelistek z panelistów pani Barbarze Brzesickiej z partii Razem, pani Jolancie Panach, były wiceminister pracy, obecnie Stowarzyszenie Lepszy Gdańsk, oraz panu profesorowi Tomaszowi Szkodlarkowi z Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo się cieszę, że przyjęli nasze zaproszenie na spotkanie, które jest jednym, które wchodzi w skład cyklu pod takim ogólnym, pod takim zbiorczym tytułem Demokracja, Reaktywacja. Jest to wspólny projekt Ośrodka Lasala oraz Fundacji im. Friedricha Eberta. W 2014-2015 roku w Warszawie odbywaliśmy serię seminariów poświęconych różnym aspektom kryzysu współczesnej demokracji, czego rezultatem jest ta publikacja, którą macie Państwo przed sobą, książka Demokracja, Reaktywacja, debaty o kryzysie demokracji i jej przyszłości. Po wydaniu tej książki postanowiliśmy rozszerzyć tę dyskusję na różne ośrodki w Polsce. Dziś jesteśmy w Gdańsku, wcześniej w Szczecinie dyskutowaliśmy o partiach politycznych i demokracji, w Słupsku rozmawialiśmy o partycypacji obywatelskiej w zarządzaniu miastem, w Lublinie rozmawialiśmy o współczesnych mediach i demokracji, w Poznaniu jeszcze w tym miesiącu będziemy dyskutować o relacjach pomiędzy rynkiem a demokracją. A dzisiejsze spotkanie, tak jak już mówiłem, będzie poświęcone klasom społecznym i demokracji. Państwo pozwolicie, że ja usiądę, żeby, ponieważ będziemy dzisiaj dyskutować, a nie przemawiać. Mam nadzieję, że nie tylko z gronem panelistek i panelistów, ale także i z Państwem. A temat klas społecznych i demokracji jest niejako także kontynuacją tego, co znajdziecie Państwo w tej książce, ponieważ jedno z naszych warszawskich seminariów było poświęcone między innymi uprzedzeniom, podziałom klasowym i uprzedzeniom. To seminarium prowadził profesor Michał Gilewicz, którego prelekcje wraz ze slajdami znajdziecie Państwo w tej książce. I uznaliśmy, że to jest temat tak ważki, że warto go podjąć jeszcze raz, zwłaszcza dzisiaj, gdy temat klas społecznych, czy ta kwestia podziałów klasowych odzyskuje swoje miejsce w debacie publicznej. A właśnie o tej porze w Poznaniu, w Teatrze Polskim w Poznaniu rozpoczyna się dyskusja na ten sam temat, o którym my dzisiaj rozmawiamy, także o podziałach klasowych. I pojęcie klasy społecznej w ostatnich tygodniach zagościło w debacie medialnej przy okazji wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, gdzie właśnie odwoływano się do tego pojęcia klasy społecznej. Także to pojęcie jest używane w kontekście wyjaśniania fenomenu prawicowego populizmu także w Polsce. Ale chciałem właśnie wrócić do tego powrotu pojęcia klasy społecznej w debacie publicznej. Tuż przed, na dzień przed wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych w Radiu Tok FM odbywała się debata publicystów, w której publicysta o liberalnych przekonaniach oburzył się na to używanie pojęcia klasy społecznej, powiedział, że to jest nacechowane ideologicznie i on będzie używał pojęcia warstwa społeczna. I stąd moje pierwsze pytanie do pana profesora Szkodlarka o to, czy klasa społeczna to jest faktycznie pojęcie ideologiczne i należy szukać jakichś innych pojęć, czy wręcz przeciwnie, jest to dzisiaj to pojęcie, które najlepiej pozwala nam rozpoznawać problemy społeczne i polityczne. Ja nie wiem, czy jestem dobrym adresem dla tego pojęcia, dlatego że w akademickim światku na dobrą sprawę to, jak dane pojęcie brzmi, jest kwestią drugorzędną w relacji do tego, co ono próbuje opisywać, tak? Czyli jakby te etykiety możemy wymieniać i tak na pierwszy rzut oka to ja nie mam nic przeciw temu, żeby posługiwać się albo pojęciem klasy, albo warstwy, albo jakimś jeszcze innym
grupy i tak dalej, pod warunkiem, że te pojęcia identyfikują coś, co jest realnie w grze, jakiś podmiot, który ma zdolność do zbiorowego działania i jakąś świadomość swojego własnego istnienia. I tutaj oczywiście punktem wyjścia, który spowodował tą reakcję publicystą, o którym Pan wspomina, jest prawdopodobnie to, że to pojęcie pełni bardzo ważną rolę w ontologii społecznej, czy w teorii społecznej Marksa. I odnosi się do takich podziałów, które są związane ze stosunkiem do środków produkcji, czyli krótko mówiąc mamy klasę, te dwie klasy, które realnie się liczą w marksowskiej teorii. To jest klasa właścicieli środków produkcji i klasa robotników najemnych, tak? Więc w tym sensie, gdybyśmy mieli używać pojęcia klasy społecznej w takim rozumieniu, w jakim używał go Marx, to ono nie jest adekwatne, przynajmniej do tych gospodarek, jakbyśmy izolowali sobie odrębnie, czyli gospodarka Polski czy Stanów Zjednoczonych, bo to nie są, podejrzewam, najsilniejsi aktorzy czy takie podmioty, które mają jakby świadomość swojej własnej pozycji, swojej własnej podmiotowości. U Marksa jeszcze jest taki dodatkowy element, że on mówi o klasach w sobie, które są jakby w sensie obiektywnym, strukturalnym możliwe do wyodrębnienia, ale stają się podmiotami politycznymi dopiero wtedy, kiedy tak po heglowsku zyskają samą świadomość, kiedy stają się tak zwaną klasą dla siebie. To jest język Hegla, który Marks wykorzystuje. Czyli krótko mówiąc, poza tym, że tacy aktorzy muszą istnieć jako realne byty społeczne, w tym sensie, że oni po prostu dadzą się gdzieś tam teoretycznie wyodrębnić jako grupa, nie wiem, pozbawiona czegoś albo posiadająca coś, to ta grupa jeszcze musi mieć samą świadomość, czyli musi działać jako aktor świadomy swojej roli, swoich potrzeb, konfliktów, w którym się znajduje i tak dalej. Więc w tym sensie te klasy wyodrębniane przez Marksa chyba współcześnie nie działają tak jak w czasach Marksa, więc to nie byłoby takie proste przeniesienie byłoby raczej trudne. I bez względu na to, czy wyznajemy taką czy inną ideologię, mówię teraz o Marksie jako teoretyku społecznym, prawda? O języku teoretycznym, którym on opisuje społeczeństwo. I teraz trzeba by się zastanawiać, jak wyglądają obecnie te kryteria społecznego podziału, bo oczywiście, jeżeli mówimy, że to jest kryterium bieda i bogactwo, to ono oczywiście jest realne i istnieje. Z tym, że to nie jest kryterium marksowskie. Dla Marksa nieistotne było to, czy robotnicy są biedni, czy bogaci, tylko istotne było to, że są pracownikami najemnymi i jako tacy no, wchodzą w pewne tam złożone relacje związane z alienacją pracy, z wyzyskiem, z tym, że ich praca służy nabędzaniu systemu, który ich wykorzystuje. I na przykład dla Marksa to, że obok robotników najemnych jest jeszcze biedniejsza grupa ludzi, którą on nazywał lumpenproletariatem, nie było żadnym powodem do tego, żeby on się tak zwanym lumpenproletariatem zajął. Jako podmiotem historii, jako ludźmi, którzy mają odegrać jakąś tam istotną rolę społeczną. Tak? Więc mi się wydaje, że obecnie rzeczywiście, jakbyśmy mieli mówić o tym buncie globalnym prawdopodobnie ludzi wykorzystywanych i pozbawionych jakichś przywilejów, to nie jest to klasa robotnicza w rozumieniu marksowskim. To raczej byłoby bliższe tej kategorii, którą Marx nazywał mianem lumpenproletariatu, być może. To jest do dyskusji, jakby to się jeszcze musi wykrystalizować jakoś bardziej. W każdym razie w amerykańskiej socjologii dosyć często używa się takiego pojęcia underclass dla opisania tej grupy ludzi. Czyli generalnie chodzi tutaj o coś takiego, że ten rozwój systemów ekonomicznych, rozwój kapitalizmu po II wojnie światowej właściwie był kierowany taką wizją niemalże totalnej klasy średniej. Prawie wszystko było klasą średnią, tylko była lower middle, middle i upper middle, ale wszyscy byli middle class, tak? Więc to była taka homogenizacja jakby tej wizji społeczeństwa. Natomiast to, co się nie mieściło już w tych kategoriach niższej, średniej i wyższej klasy średniej, no to po prostu było pod klasą, czyli krótko mówiąc takim życiem poza strukturą. Mi się wydaje, że ta fala takich populistycznych mobilizacji, z którymi obecnie mamy do czynienia, może być, bo to nie jest jedyna interpretacja, ale może być interpretowana właśnie jako ten bunt, globalny bunt podklasy, czyli ludzi, którzy są po prostu umiejscowieni w różnych miejscach struktury społecznej, ale generalnie mają poczucie marginalizacji zawodu i nieufności w stosunku do całego systemu społecznego. No tak, ja nie mam nic przeciw temu, żeby ich nazywać klasą społeczną, tak? Ale z takim zastrzeżeniem, że to nie jest tak samo zdefiniowane pojęcie
klasy, jak w czasach Marksa definiowałem klasę robotniczą. Na pewno nie, jeśli można, na pewno nie, ale pominąwszy to, że ten porządek definicyjny wymagałby tutaj obecności pewnego socjologa, to jednak sięganie po kryterium klas społecznych, w strukturze społecznej, gdzie indziej lokowane niż za czasów Marksa, datuje się od lat 80., czyli od badań francuskich socjologów. Klasą, która zastępuje proletariat marksowski, dzisiaj jest prekariat. Badania Stalinga z 2011 roku na ten temat. Czyli jeśli będziemy się posługiwali tylko wyróżnikami klasowości, czyli tymi kryteriami jeszcze marksowskimi, a więc miejscem w systemie produkcji, stosunkiem do środków produkcji, sposobem podziału bogactwa, to owszem tak, pojęcie klasy jest jak najbardziej uprawnione, a jej samoświadomość jest i statut na scenie. To jeszcze, jeśli mogłem na chwilę wrócić jeszcze do profesora Szkudlarka i zejść na poziom Polski, z tego poziomu globalnego i teoretycznego. A ponieważ dzisiaj obchodzimy pierwszą rocznicę powstania rządu, który jakby został wyłoniony w wyniku pewnych procesów społecznych, których jak słyszałem pańską wypowiedź w Wrocławiu w Dolnośląskiej Szkole Wyższej podczas dyskusji o nieliberalnej demokracji, pan to zinterpretował zwycięstwo PiS-u właśnie w sposób klasowy. Znaczy pan to przedstawił, że mamy do czynienia z pewną klasową rewolucją. Czy mógłby pan tą interpretację tutaj wygłosić? I czy być może po paru miesiącach panią zmienił, być może pan zmienił zdanie? Nie. To musiałbym wrócić do tego, co powiedziałem na samym początku. Ja nie mam nic przeciw temu, żebyśmy używali pojęcia klasy w odniesieniu do tego, co się wcześniej dzieje, do tego konfliktu społecznego, który się dzisiaj rozgrywa. Jak mówiłem o tym we Wrocławiu, oczywiście tamtej wypowiedzi nie pamiętam w tej chwili dokładnie, to nie miałem na pewno na myśli klasy robotniczej w takim rozumieniu, w jakim to pojęcie funkcjonuje w optyce marksowskiej i w jakim można się nim było posługiwać na przykład zasadnie w latach 70., kiedy dużą część społeczeństwa stanowili robotnicy przemysłowi, którzy mieli ewidentnie swoją własną świadomość klasową, mieli świadomość swojej pozycji w strukturze społecznej, to na pewno miało miejsce. Natomiast jeżeli można mówić dzisiaj o konflikcie klasowym i o tym, że sukces Trumpa, sukces bardzo prawdopodobny Le Pen, AfD i rozmaitych właśnie partii, które odwołują się do głosów dawniej identyfikowanych ze środowiskami lewicy, może być traktowany jako efekt właśnie klasowego, społecznego konfliktu. No, jeszcze raz mówię, musimy sobie to pojęcie klasy tutaj po prostu zdefiniować. A takim pomostem jest bardzo paradoksalne zjawisko, też już w latach 80. obserwowane, że na przykład we Francji Front Narodowy przejął głosy wyborców francuskiej partii komunistycznej. Że ci sami ludzie, którzy głosowali na komunistów, na socjalistów, w pewnym momencie postanowili głosować na środowiska narodowe. I w tym kontekście się pojawia takie pojęcie, ono się pojawia w publicystyce, ja nie mam w tej chwili, nie prześledziłem dokładnie, kto to pierwszy wymyślił. Mówi się nie tyle o populistycznej prawicy, co o regressive left, czyli to jest właściwie, można mówić, że to jest nadal lewica, czyli wyborcy Frontu Narodowego czy partii nacjonalistycznych w Polsce i tak dalej. Właściwie mają orientację, którą dawniej byśmy identyfikowali jako lewicowa, tyle że nie progresywną, postępową, tylko regresywną, to znaczy zwróconą do logiki funkcjonowania w starych, dobrych czasach XIX stulecia, powiedzmy, tak? W czasach, kiedy na przykład doktryna socjalistyczna była identyfikowana z doktryną narodową bardzo mocno. Albo tak jak w czasie walk dekolonizacyjnych w Afryce, gdzie znowu socjalistyczna retoryka, socjalistyczna doktryna wiązała się z konstruowaniem państw narodowych. Czyli krótko mówiąc, ten podział lewica-prawica tutaj jest najbardziej problematyczny i mylący. On jest straszliwie trudny do... Jak nałożymy sobie takie tradycyjne pojmowanie właśnie tych kategorii lewica, prawica na tą przestrzeń społecznego konfliktu, to się robi jeszcze większe zamieszanie wtedy, kiedy używamy pojęć
klasy społecznej, albo warstwy, albo stratyfikacji, albo grup społecznych. To pytanie do pani Rontubanek. Czy to zwycięstwo PiS-u pani też interpretuje na sposób klasowy, że jakaś klasa wystąpiła w obronie swojego interesu bądź w sprzeciwie wobec klasy dominującej? Jak pani interpretuje to? Ten pochód prawicowy? Ja zacznę od może Stanów Zjednoczonych, ponieważ z okazji wyborów prezydenckich w krytyce politycznej pokazał się świetny tekst. Państwo zapewne czytali Arlin Hochschild, tak to się wymawia, socjolożki, który to tekst jest przedrukowany z magazynu Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologów. I ona poświęciła 5 lat na badanie wyborców Trumpa i zwolenników Tea Party w Luizjanie, czyli drugim najbiedniejszym stanie w USA, którzy to ludzie są zwolennikami bardzo bogatej elity. I metodologia, która doprowadziła ją do tych wniosków, o których za chwilę, polegała na obserwowaniu doświadczeń, jakie kryją się za ich poglądami. Ona z nimi rozmawiała, a potem te wywiady przekształciła w coś, co nazwała metaforą, czy figurą opartą na takich filarach wspólnego, uwspólnionego doświadczenia. W taką opowieść, która brzmi następująco. Stoisz w kolejce, która pnie się do góry. Na samym szczycie tej góry jest amerykański sen i cały czas ktoś się tutaj wpycha w tę kolejkę. To są albo Afroamerykanie, albo samotne matki, albo imigranci, albo uchodźcy i masz wrażenie, że nie tylko nie posuwasz się, ale wręcz się cofasz. I jeszcze poproszono ciebie, żebyś był wdzięczny, że rząd federalny tak dobrze traktuje tych ludzi w postaci różnych programów bardzo adresowanych i bardzo selektywnych. I w którymś momencie pytasz się, a co z twoimi uprawnieniami? Jestem człowiekiem przyzwoitym, też współczuję, ale tu wychodzi też prezydent afroamerykanin i macha do tych, co się wpychają do tej kolejki. I do tego jeszcze Hochschild dodała regułę odczuwania, czyli to, co nazywamy mainstreamem czy poprawnością polityczną, a więc są grupy, w tym medialne, czy niektóre partie polityczne, czy ideologie polityczne, które narzucają nam pewien rodzaj poprawnego reagowania na zjawiska. Jak niepoprawnie reagujemy, no to właśnie tak jak ci ludzie w Luizjanie, jesteśmy homofobami, seksistami albo rasistami itd., itd. Dlaczego ja o tym mówię? Ponieważ ja mam wrażenie, że o ile ująć tutaj w ten konflikt klasowy, wyniki wyborów w Polsce i wyniki wyborów w Ameryce bez jakiegokolwiek podobieństwa, to ja mam takie wrażenie zanikającego środka, w sensie zanikającej klasy średniej, zanikające grupy środka rynku pracy. Są takie badania OECD z 2014 roku, zresztą to nie jest jedyny raport, gdzie jakość pracy została zagregowana w 5 kategoriach. Bardzo złej jakości, średniej jakości, dobrej jakości i bardzo dobrej jakości. Polska jest druga od przed Unią na końcu, ale we wszystkich krajach, w Stanach Zjednoczonych i we wszystkich krajach Unii Europejskiej nie ma, proszę Państwa, środka. Czyli mamy do czynienia z czymś, co jest polaryzacją albo dualizacją rynku pracy. Są bardzo dobre miejsca pracy i te najgorsze miejsca pracy, chociaż w latach 2005-2014 ta sytuacja trochę się w Polsce poprawiła. Ten zanikający środek, mam wrażenie, dotyczy też polityki społecznej, czyli obszaru, który jest mi najbliższy i który rozumiem najlepiej. A więc tego neoliberalnego, to dotyczy również Stanów Zjednoczonych, tego neoliberalnego konceptu, modelu polityki społecznej, gdzie ruguje się tą skomplikowaną, środkową sieć bezpieczeństwa socjalnego, która powoduje, że ludzie różnych klas, że tak powiem, nie mają tego poczucia, które standing rozciąga poza rynkiem pracy także na warunki życia, mówiąc o prekaryjności. To Butler też o tym pisała. Prekarność czy prekaryjność życia, czyli tak skrajna niepewność, prawda, która powoduje ogromną społeczną frustrację i nieprzewidywalne wybory społeczne. I dotyczy to także modelu polityki społecznej. Model neoliberalny w krajach anglosaskich, właśnie w Stanach Zjednoczonych, polega po pierwsze na wielkiej selektywności,
czyli tych kryteriów dostania się do jakiejś publicznej pomocy czy publicznego wsparcia jest tak wiele, że konkretnie niemal wskazuje się grupy i osoby, które mogą być nim objęte. Ten model polega też na urynkowieniu albo prywatyzacji wszelkiej sfery pośredniej, która zabezpiecza przed wpadaniem w ubóstwo. Jak równy dostęp do opieki zdrowotnej, jak równy dostęp do edukacji, jak przeróżne instytucje opiekuńcze, instytucje decydujące o integracji społecznej, czyli instytucje kultury, również życia publicznego itd., itd. W takich modelach pomoc społeczna, tak jak w Stanach, ale w Polsce już też jest bardzo rozbudowana, tylko raczej polega na tym, aby badać warunki nieskorzystania z tej pomocy. W krajach śródziemnomorskich, na przykład no mniej w Wielkiej Brytanii z innych powodów, ta pomoc społeczna jest potężna. Jest w każdej gminie, jest w każdej niemal strukturze samorządowej i jak powiedziałam, nastawiona na selektywne bardzo kryteria. I w takiej sytuacji ten środek, o którym ja mówię, ta klasa średnia, ona narażona jest na kilka pułapek i wynikającą stąd ogromną frustrację. Ja tutaj dzisiaj sobie wypisałam te pułapki tej klasy średniej przy tym modelu polityki społecznej, o którym mówię, i postaram się króciutko je Państwu przedstawić. Na przykład w Polsce brak stałych, przewidywalnych mechanizmów podwyżki płac, zwłaszcza w sektorze publicznym. Tu wszystkie podwyżki są wymuszane, a przedłużeniem jakby tej niestabilności płacowej jest retoryka, czyli przedłużenie narracji, którą też Państwo często słyszeliście w tych mediach nazywanych liberalne. To jest narracja, której cechą charakterystyczną jest postrzeganie różnych praw pracowniczych w kategorii przywilejów. Jest takie radio Tok FM, które się wyspecjalizowało swego czasu w tym, że nauczyciele mają przywileje, że rolnicy mają przywileje, górnicy owszem też, prawda, no mundurowi to już w ogóle. Więc wszystkie te specjalne, powiedziałabym, regulacje prawne dotyczące zawodów, język głównego nurtu często przedstawiał jako zakres przywilejów. Więc to jest ta pierwsza niepewność tej klasy, która pracuje, która ma, bo co to jest klasa średnia? Tak jak ja ją widzę, jak ja ją definiuję, to jest ta grupa, to jest ta zbiorowość, która ma jeszcze względnie stabilną pracę, dochody pozwalające na utrzymanie się na godnym poziomie, czyli takim, który pozwala na udział w życiu społeczeństwa. To jest grupa, która ma jeszcze dużą mobilność międzypokoleniową, dużą mobilność społeczną, czyli dzieci po prostu idą do w miarę dobrych szkół, zapewniających, że nie będzie reprodukowany w sensie migracji w dół status rodziców. Dalej, ta grupa przy tym modelu polityki społecznej, o którym mówiłam, jest narażona na pułapki ubóstwa. Co to znaczy? To znaczy, że dochody bardzo szybko powodują utratę prawa do wsparcia publicznego albo to wsparcie publiczne jest niewystarczające, albo w ogóle pozbawiają, albo wchodzi się w odpłatność. Tak jest na przykład z rodzinami opiekującymi się niepełnosprawnymi w rodzinie. Wystarczy wejść w jakieś dochody i zawierane są różne związane z tym uprawnienia, do turnusów rehabilitacyjnych, świadczenie opiekuńcze, czyli opieka opiekunek, zamiast na przykład kilkudziesięciu złotych miesięcznie, od razu leci do kilkuset złotych miesięcznie, bo tak są ustawione progi. Dalej, niewystarczające zabezpieczenie w razie różnych niekorzystnych zdarzeń, różnych ryzyk. To jest opieka zdrowotna, prawda? No opieka zdrowotna, która przyczynia się do ogromnej niepewności całych rzesz społeczeństwa, także tej grupy. Ale to są na przykład, jak powiedziałam, instytucje opieki, których nie ma, albo w których odpłatność jest tak ustawiona, że właściwie to, co się zarobi, to się do tego wszystkiego jeszcze dołoży, a nawet więcej. Podobne efekty wywołuje program 500+. Nie o nim chcę mówić, ale to też jest program adresowany, czyli nastawiony na wielodzietność i taki, który jakby jeszcze obniża rangę pracy w Polsce,
czyli krótko mówiąc, jest się frajerem, jak się idzie do roboty, a ma się niskie wynagrodzenie i na przykład trójkę czy czwórkę dzieci. Jest się skończonym frajerem po prostu. I ostatnia cecha tych pułapek, które na klasę średnią czyhają, to własne niemałe pieniądze, żeby wejść do różnych instytucji, także finansowanych środków publicznych i z nich korzystać. To są instytucje kultury. To jest edukacja, o której pewnie pan profesor Szkudlarek trochę powie, mam tu na myśli te segregacje w edukacji, która jest między innymi efektem tego, że z mocy ustawy szkoły są dofinansowywane wysokością subwencji, oprócz tego płacą rodzice, oprócz tego można oszczędzać na kosztach pracy, czyli wynagrodzeniach nauczycieli, oprócz tego jeszcze można liczyć na dotacje z samorządu, czyli za publiczne pieniądze, jak się ma pieniądze, to się wyciąga wcale niezłą edukację, to samo dotyczy szkolnictwa wyższego. I już na tym kończę. Więc ja mam wrażenie, że zjawisko dotyczące konsekwencji politycznych tej klasowości, jak ją postrzegam, jest podobne i w Stanach Zjednoczonych, i u nas. To jest znikająca klasa średnia, czy znikający środek na wielu płaszczyznach. To teraz chciałem oddać głos przedstawicielce partii Razem. Partii, o której kilkukrotnie tutaj już wspomniany Kistanik powiedział, że to jest ta nowa siła, która będzie w Polsce reprezentantem nowej klasy społecznej, czyli prekariatu, więc pytanie jest, czy w Polsce prekariat jest już klasą, w tym rozumieniu, jakim tutaj mówił m.in. profesor Szkudler. No pytanie, czy prekariat w ogóle jest klasą gdziekolwiek, znaczy tutaj wchodzą bardzo różne kryteria, znaczy prekariat na przykład w bardzo dużym stopniu dotyczy osób świetnie wykształconych, które nie mają stabilności, natomiast mają bardzo wysoki kapitał tak zwany kulturowy, więc no nie można powiedzieć, że to jest klasa, nie wiem, czy ludowa, czy pracująca w takim tradycyjnym sensie. Bardzo często też są to osoby, które pochodzą z dość zamożnych rodzin, natomiast po studiach no, okazuje się, że one same na tym rynku pracy właśnie trafiają na prekarne warunki i stają się prekariatem. Więc tutaj należy pamiętać o tej wielowymiarowości prekariatu. Natomiast być może prekariat jest taką pierwszą klasą samoświadomą w sensie no, Marksa, Hegla i w ogóle po prostu świadomą swojego statusu. Ponieważ doświadczenie milenialsów często jest takie, że to jest pokolenie świetnie wykształcone, które trafia na rynek pracy i okazuje się, że musi robić coś bardzo poniżej swoich kwalifikacji i za dosyć kiepskie wynagrodzenie i bardzo niestabilne warunki pracy. I to jest pierwsze pokolenie, które ma świadomość, że to nie jest do końca ich wina, że to jest wina systemu. Więc poprawnie identyfikuje swoje uwarunkowania społeczne. Ja mam bardzo dużą nadzieję związaną właśnie z pokoleniem tak zwanych milenialsów, tak tych roszczeniowych. Pracodawcy z tego co wiem się skarżą, tak, że jak to, no tutaj zamiast się zażynać do wieczora, ktoś chce iść na zajęcia sportowe po pracy, czy no w ogóle jest to kultura czasu wolnego, która jakoś tam odżywa, a której w Polsce brakowało, znaczy mieliśmy takie poczucie, że ta praca jest błogosławieństwem, że powinniśmy robić, no bardzo mocno się definiowaliśmy przez pracę, ale na poziomie indywidualnym, a nie grupowym. Dlatego to działanie zbiorowe, o którym już mówił profesor Szkudlarek, nie było możliwe, ani ta samoświadomość zbiorowa, bo ten bardzo mocno razem z kapitalizmem przyszło takie poczucie indywidualizmu, tak, które zresztą jest zgodne z neoliberalną ideologią, że jest, każdy z nas jest, czy każda z nas jest kowalem, czy kowalką, nie wiem, czy można powiedzieć, własnego losu. W związku z tym bardzo mało się postrzegaliśmy w kategoriach grupowych. Zresztą właśnie klasy się źle kojarzyły, bo to był język PRL-u. Zresztą w ogóle ciężko jest mówić o warunkach pracy, na przykład o wyzysku, bo od razu jest wielki krzyk właśnie na przykład redaktorów tam w Tok FM czy w Radiu Państwu podobnie, że no, nie możecie mówić o wyzysku, tak? Bo w PRL-u mówiono o wyzysku, więc używanie te kategorie się bardzo źle kojarzą, więc bardzo trudno jest mówić lewicowym językiem. On został w dużym stopniu skompromitowany i w dalszym ciągu źle się kojarzy właśnie wyzysk, czy no nie wiem, jakby, znaczy w innych kategoriach, w innym temacie to jest na przykład imperializm w kategoriach Stanów Zjednoczonych, no to też raczej spotyka się z dużym oburzeniem. Natomiast jeszcze bym różniła też obiektywne kryteria właśnie to klas, tak, które gdzieś tam istnieją, grupy czy klasy społeczne, to nie do końca tak jak jest jak w tym badaniu opisanym w tekście, tam były tylko kryteria dochodowe, tak, czyli decyle według dochodów,
Natomiast te grupy, no właśnie tak jak prekariat, idzie trochę jednak w poprzek tych podziałów, bo można pracować się dosyć wysoko. Ja w ogóle mam wrażenie, że nawet ludzie, którzy są w górnych 10% w Polsce, mają poczucie niestabilności bardzo często, bo mają jakiś bardzo duży kredyt. Górne 10% to są osoby, które zarabiają przynajmniej brutto 7 tysięcy miesięcznie w tej chwili, na dane z zeszłego roku. I z tego, co ja obserwuję, również takie osoby mają poczucie niestabilności, zwłaszcza jeżeli no, to jest na przykład jeden dochód na całą rodzinę, zwłaszcza jeżeli jest jeszcze do tego kredyt. Więc ciężko tutaj mówić o, no właśnie o klasach w takim tradycyjnym sensie. Zresztą middle class, o czym też była mowa, jest często definiowane przez jakieś obiektywne kryteria, które de facto odnoszą się do górnej części społeczeństwa, na przykład posiadanie mieszkania na własność, tak, czy posiadanie samochodu. To na pewno nie jest środek w Polsce, znaczy to w Polsce jak patrzymy na zamożność, to byśmy nie nazwali tym middle class, takiej właśnie obejmującej, natomiast w Stanach faktycznie był jakiś taki moment, że, znaczy, jak to się skończyło, natomiast posiadanie mieszkania, czy własnego nawet domu było dążeniem takim dosyć powszechnym. Tak, natomiast subiektywnie ta świadomość jest bardzo niska. I jest też taka akceptacja hierarchii, znaczy, ponieważ wierzyliśmy w to, że właściwie to każdy z nas jest jednostką i kształtuje ten swój los, to znacznie w większym stopniu akceptujemy hierarchię. Na przykład na uniwersytecie można zaobserwować, że osoby, które sprzątają, mają najsilniej pojęte to, że gdzie jest czyje miejsce, znaczy nie tylko swoje własne, ale też wszystkich innych. Tak? Na przykład to są osoby, które, nie wiem, krzyczą, jak ktoś korzysta z jadalni w rektoratu, a nie jest pracownikiem rektoratu. Bo one jakby to swoje miejsce znają, akceptują, chcą, żeby wszyscy inni byli też na swoich miejscach i nie mają, tak jak rozmawiałam czasami z takimi osobami, one nie mają poczucia, że coś jest niesprawiedliwego w tym. Tak, wręcz przeciwnie, jak uważają, że tak jest i prawdopodobnie uważają, że gdzieś tam to jest ich czy wina, czy no tak, że tam powinny być. Natomiast to, co sprawia, co bym wiązała ze zwycięstwem Trumpa, czy z Brexitem, czy ze zwycięstwem PiS-u w Polsce, to jest bardziej poczucie spadku w hierarchii. Znaczy to, że właśnie w stosunku na przykład do zamożności moich rodziców, czy sytuacji właśnie stabilności życiowej rodziców, bo to może być po prostu stabilność na przykład związana z posiadaniem mieszkania, czy bardziej czy stałą pracą na etat, jest poczucie, i to bardzo dobrze widać właśnie w Stanach Zjednoczonych, poczucie spadku, znaczy, że mam gorzej, zarabiam mniej i nigdy nie osiągnę takiego statusu jak moi rodzice. Zresztą w rozkładzie globalnym dochodów to bardzo dobrze widać, że na globalizacji na przykład powstaje w Azji klasa średnia, natomiast niższa klasa średnia w Stanach i w krajach zachodnich najmniej zyskała. Znaczy prawie w ogóle nie zyskała, czyli de facto straciła relatywnie przy tym wzroście gospodarczym. I chyba to bardziej niż sama świadomość, że należy do jakiejś grupy, to chyba to bardziej generuje taki, co byśmy nazwali znowu starowodnie, gniewem klasowym, czyli tym oburzeniem i tym poczuciem, że coś jest w takim razie nie tak z systemem. Tak, bo dopóki była reprodukcja tego stanu, który był znany z domu rodzinnego, to być może tego poczucia tak nie było, a teraz jeżeli młode osoby nie są w stanie osiągnąć tego samego statusu, to w większym stopniu identyfikują to, że coś jest jednak nie tak w systemie społecznym, a nie jest to tylko moja wina, bo zrobiłem wszystko dobrze, chodziłem do szkoły, miałem dobre oceny, poszłam tak, na dobrą uczelnię i zrobiłam tam te praktyki, staże, cała masa darmowej pracy jeszcze się przecież z tym wiąże, którą wiele z tych osób wykonało. Po czym no, osoba, która studiowała powiedzmy w Anglii, wraca, wydaje jej się, że będzie miała wspaniałe oferty pracy, a kończy na słuchawce czy na czacie w międzynarodowej firmie, ponieważ bardzo dobrze zna angielski czy jeszcze jakiś inny język. Więc myślę, że to jest no jakby i dobre, znaczy to jest złe zjawisko, ale dobre, jeśli chodzi o tą samą świadomość i mam nadzieję, że gdzieś tam, znaczy chyba to właśnie do tego prekariatu takiego wykształconego trafiamy. Gorzej jest z tymi klasami tradycyjnie, no nie wiem, ludowymi, czy które nie mają tego kapitału kulturowego, ale tutaj też jest chyba trochę inny problem, ponieważ ostatnio były jakieś badania na temat właśnie uczestników Marszu Niepodległości, zresztą jesteśmy przy aktualnych wydarzeniach,
i oni mają bardzo silne myślenie grupowe, w przeciwieństwie na przykład do liberałów, z tym ich indywidualizmem, natomiast oni mają poczucie, że zawsze jest jakaś grupa, która dominuje nad inną, co znowu nie jest dalekie lewicowym myśleniem, bo to jest taki bardzo... jak dominacja jednej nad drugą grupy, klasy, no to oczywiście dorabiana jest do tego tożsamość narodowa, ale to wiemy, że to ci nieprawdziwi Polacy to są przeważnie właśnie tak dziennikarz TVN-u, czy ktoś, kto ewidentnie ma lepiej, a nie zasłużył, więc przez to, że nie ma języka klasowego, no to oni są wykluczani z grupy na inny sposób. Natomiast wśród właśnie tej konserwatywnej nacjonalistycznej prawicy jest utożsamienie grupowe, znaczy jest jakieś poczucie, że jesteśmy my, są jacyś oni i że jest jakaś grupa dominuje, a jakaś jest zdominowana, a powinno być tak, że my dominujemy. Więc można powiedzieć, że jest to jakaś tam samoświadomość, tylko no, jest to w ramach ideologii nacjonalistycznej, a nie właśnie identyfikacji klasowej. Która też tam nie przebiega oczywiście tak, jak czasami lubimy myśleć, że to są właśnie osoby czy biedniejsze. Nie, niekoniecznie, tak? To jest jakaś tam grupa raczej gorzej wykształcona niż gorzej zarabiająca. Podobnie jak wyborcy Trumpa zresztą. To jest podobne zjawisko. I do tej grupy ciężko jest trafić. I także jeszcze skończę, to nawiązując do tego, co pani Jan Tabanek mówiła. Ciężko jest nam trafić, bo myśmy trochę lewica i też w jakiś tam sposób, nie wiem, inteligencja czy nie wiem, osoby tak występujące w mediach trochę uznały, że właściwie postęp mamy już za sobą w takim sensie, że nie trzeba nikomu już tłumaczyć, dlaczego rasizm jest zły, dlaczego seksizm jest zły, że to wszystko powinno być oczywiste, a jak nie, tego nie rozumiesz, no to się zamknij i nie mów nic. I to ta arogancja właśnie doprowadziła do buntu osób, niekoniecznie właśnie gorzej zarabiających, tak, ale które jakoś gdzieś dalej mają to poczucie, że którym trzeba wytłumaczyć po prostu znowu, dlaczego rasizm jest zły, do czego może prowadzić, a nie wykluczać, oni byli wykluczani z dyskursu, tak, to było takie, znaczy dalej, to teraz po prostu się jakby na tym... nie wie, trochę już się przebijają, ale no nie wypada tego mówić i nie nawiązuje się w ogóle dialogu z takimi poglądami. Tak uznaliśmy, że ten postęp już się dokonał, to już jest załatwione i już nie ma miejsca w ogóle na takie poglądy. No i okazało się niestety, że na nie jest miejsce i niestety trzeba podjąć ten dialog. Znaczy trzeba zacząć tłumaczyć, dlaczego tak rasizm, seksizm, homofobia i wszystkie inne rodzaje dyskryminacji są złe, a nie po prostu mówić zamknij się, nie mów tego, bo to nie działa i właśnie rodzi tak, no to co obserwujemy z nami. To ja bym chciał jeszcze wrócić do tego pojęcia gniew i arogancja i zwrócić się jeszcze do profesora Szkudlarka, ponieważ prawicowi populiści jakby ten gniew zagospodarowują, skierując go na elitę. To znaczy ewidentnie widać, że ta mobilizacja polityczna przebiega wobec takiej opozycji elity kontra przedstawiciela ludu. Moje pytanie jest, czy to wiąże się, czy ta zdolność prawicowego populizmu do mobilizowania właśnie antyelitarnego nie wiąże się też z tym, że na przykład w Polsce w ciągu ćwierćwiecza demokracji mieliśmy do czynienia z odgradzaniem się klas wyższych od klas niższych. A tutaj Barbara Brzezicka powołała się na przykład sprzątaczek. My jako ośrodek Klasola robiliśmy największe badanie w Polsce, jak instytucje publiczne zatrudniają personel sprzątający i ochrony. I coś, co było najbardziej takie szokujące w tych badaniach, to była całkowita obojętność innych pracowników, na przykład wyższych uczelni, na los osób, które pracują w tym samym miejscu. Znaczy okazuje się, że ci ludzie byli całkowicie niewidzialni dla na przykład kadry naukowej wyższych uczelni. O tych procesach też w tej książce pisze Michał Gilewicz. Pan to bada też na przykładzie edukacji, gdzie ta segregacja klasowa przebiega. I czy to po prostu nie jest taki rachunek wystawiony przez tych, którzy byli marginalizowani i byli też jakby stygmatyzowani w debacie publicznej, że to jest taki emocjonalny odruch, jak mówi profesor Mozelewski, pokazania wała po prostu. Albo w kurwa, pięknym słowem dosadnie pokazującym tę
No to chodzi w potocznym języku po prostu, ale tak, to wydaje mi się, że zacznę od tego może, że chyba zawsze jak mówimy o gniewie czy o buncie, tam jest, to ma właśnie jako podmiot ten lud, który buntuje się przeciw elitom, tylko to raz są elity ekonomiczne, innym razem kościelne, jeszcze innym razem kulturowe, finansowe i tak dalej. Po prostu no, taka jest natura gniewu, że on wynika z tego doświadczenia poniżenia, więc tym adresatem zawsze są ludzie, którzy są gdzieś tam wyżej sytuowani przez te osoby w jakimś porządku. I jasne, że to taki wymiar ma także w Polsce. O rany, ale to jest tak złożona sprawa, że już nie wiem, o czym mam mówić, bo to mnóstwo wymiarów się na siebie nakłada. Na pewno, ja może zacznę od cytatu z Iwana Krastewa, który na bardzo interesującej konferencji kilka dni temu w ECS-ie była konferencja Mobilizing for the Commons z bardzo dobrym zestawem dyskutantów. On zauważył coś takiego, że retoryka narodowa była przez ostatnich kilkadziesiąt lat kompletnie nieobecna w przestrzeni publicznej, dlatego że mieliśmy do czynienia ze społeczeństwami postnarodowymi, z procesami globalizacyjnymi, z integracją Unii Europejskiej, z regionalnymi tożsamościami, z dyskursem miast jako centrum rozwoju i tak dalej. W każdym razie, jeżeli mamy do czynienia obecnie z takim globalnym kryzysem zaufania, taka najbardziej znana książka Krastewa ma tytuł In Mistrust We Trust, czyli właściwie to, co nam zostało jako taki fundament wiary, to że nie wolno nikomu wierzyć. I w związku z tym właśnie rozbudowują się takie strategie proceduralne, gdzie na wszelki wypadek każde najdrobniejsze działanie, przede wszystkim w sferze publicznej, jest opisane taką masą procedur i reguł, które muszą być przestrzegane, że już nie ma mowy na jakąkolwiek osobistą decyzję, odpowiedzialność osobistą i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, ten wróg jest takim anonimowym potworem, taką maszynerią i zaczyna się właśnie taki bunt, który jest skierowany przeciw samej logice systemu, czyli właśnie te wszystkie partie, które odnoszą w tej chwili obecne sukcesy, startują bardzo często jako partie antysystemowe, to znaczy one nie mają pozytywnego programu, tylko mówią, że jest źle, tak? że ten system po prostu stracił swoją legitymację. Później jest duży zawód, bo w momencie, kiedy dochodzi do jakichś procesów decyzyjnych, to tamtych pozytywnych scenariuszy jest bardzo niewiele, poza tym jednym, że dalej tak być nie może. No po prostu to się zanonimizowało. To już nie jest tak, że to jest jakiś jeden konkretny człowiek, który podjął jakąś decyzję i w związku z tym możemy mieć do niego pretensje albo z nim negocjować, bo on się zawsze wytłumaczy, przepraszam, taka jest procedura. To nie dlatego człowiek umarł na korytarzu, że ktoś cię nie zauważył, tylko taka jest procedura. Wszystko było zrobione dobrze, pacjent nie żyje. Policja się zachowuje bezbłędnie, realizując procedury i strzela do ludzi, którzy trzymają rękę w kieszeni. Taka jest procedura, tak? Czyli krótko mówiąc, ten kurw się globalizuje, po prostu staje się naprawdę tym adresatem gniewu i wściekłości. Nie stają się jakieś precyzyjnie identyfikowane klasy społeczne czy elity, które można po prostu osadzić, tu oni mieszkają, to się tym się zajmują. Nie wiadomo, kto to jest po prostu. W pewnym sensie to się robi takim anonimowym, taką anonimową wściekłością na anonimowy obiekt, na anonimowy podmiot. I teraz właśnie w tym kontekście ta retoryka narodowa okazuje się niewinna. Krótko mówiąc, ona nie była zaangażowana po żadnej stronie dotychczasowych konfliktów. Nikt nie pamięta, do czego ona doprowadziła w latach 30. I tu się składają jakby na to takie dwie rzeczy. Z jednej strony jakiś fantazmat, czyli jakieś prawdziwej wspólnoty, czyli pogonimy obcych, zostaną sami prawdziwi Szwedzi, Duńczycy, Polacy. To jest wszędzie, to jest w całej Europie, to nie jest tylko fenomen Polski. Mamy prawdziwych Duńczyków, prawdziwych Finów, prawdziwych Szwedów, prawdziwych Francuzów, którzy chcą odzyskać dla siebie przestrzeń, w której żyją, jako przestrzeń własną, w której będą mogli czuć się bezpiecznie, będą mieli prawo decydowania, będą mogli sobie skonstruować jakiś bezpieczny świat. Tak? Tylko zawsze będą musieli pozbyć się właśnie tych, którzy nie należą do tej kategorii prawdziwych obywateli, prawdziwych podmiotów. Czyli z jednej strony to jest jakiś fantazmat takiej idealnej wspólnoty, a z drugiej strony za tym się kryje też pewna strukturalna taka wizja, że oto w tym świecie jest zglobalizowany, trzeba wrócić do logiki państwa opiekuńczego, które bo w tej zglobalizowanej przestrzeni nie ma kto się tymi problemami zajmować, w ogóle sobie trudno wyobrazić globalny MOPS, który będzie załatwiał problemy wykluczenia społecznego w skali globu, skoro kapitał działa globalnie, to też opieka społeczna miałaby działać globalnie. To jest nierealne.
Więc zaczyna się tworzyć takie wyobrażenie, że gdybyśmy pozamykali granice, to w tych ograniczonych granicach, obojętnie już w tej chwili, czy tam będą sami prawdziwi Polacy, czy to będzie społeczeństwo wielokulturowe, ale przy zamkniętych granicach jesteśmy w stanie opanować tą przestrzeń bezpieczeństwa socjalnego. Jesteśmy w stanie zapewnić jakąś dystrybucję, jakąś redystrybucję, jakąś kontrolę nad sprawnie działającą administracją i tak dalej, i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, po tej fazie takiego rozprzestrzeniania się i takich nadziei na taki kosmopolityczny świat wspólny, w którym wszystkim jest dobrze, następuje faza kurczenia się, zamykania wyobraźni do takich ram, w których wydaje się ludziom, że będzie można tymi problemami sprawniej zarządzać. I dlatego to jest tak potężna mieszanka, bo z jednej strony mamy tą fantazję czystości, prawdziwości, bycia u siebie, takich heimat, no naprawdę te same retoryki, te same wyobrażenia, które pasły się na kryzysie lat 30. I zmierzały właśnie do takiej do zbudowania świata swojskiego, bezpiecznego, w którym czujemy się u siebie. Dyskurs kryzysu demokracji wtedy był bardzo liberalistyczny. No właśnie. I one były zwrócone właśnie przeciw demokratycznym systemom, takim jak Republika Weimarska i tak dalej. Tak? A z drugiej strony jakaś zupełnie materialna nadzieja na to, że właśnie ta swoistość będzie jednocześnie przestrzenią, którą daje się zarządzać, którą można, daje się opanować. W tym sensie jest to piekielnie niebezpieczne, bo oczywiście ta retoryka narodowa przy wszystkim, co z pojęciem retoryki się tutaj wiąże, przy wszystkich zastrzeżeniach do tego pojęcia, bo mówimy tutaj zwykle o pustych jakichś terminach, tak, o figurach retorycznych, ale jednak figura retoryczna narodu różni się od figury retorycznej społeczeństwa bardzo mocno. I tutaj pozwolicie Państwo, że zacytuję Mariana Rojka, czyli idola obozu narodowo-radykalnego, który mówi o tym, że świat składa się z państw, z narodów, przepraszam, prowadzących wojny z innymi narodami. Po prostu pojęcie narodu zakłada konflikt z innym narodem. Krystalizacja tożsamości narodowej zawsze odbywa się w konflikcie z inną tożsamością narodową. W opozycji do innego narodu. Czyli to jest przede wszystkim, co można zrozumieć jako motywy socjalne, tak, takiego buntu i tej orientacji ku doktrynom państw narodowych, trzeba mieć świadomość, że to jest piekielnie niebezpieczna gra, która gdzieś tam na swoim horyzoncie ma widmo zmilitaryzowanych społeczeństw, które szykują się i prawdopodobnie, skoro się szykują, to w końcu to kiedyś się stanie, wywołają wojnę z innymi narodami. To wydaje mi się po prostu nieuniknionym skutkiem tej kombinacji. To jeszcze zanim przejdziemy już do dyskusji, to mam po jednym pytaniu do naszych panelistek, do pani Jolanty Banach, pytanie związane z pani domeną, czyli z polityką społeczną. A ta socjaldemokratyczna czy uniwersalna polityka społeczna, która adresowana jest do wszystkich, która najlepiej funkcjonuje w krajach skandynawskich, ona jest uważana także za takie narzędzie umacniania demokracji, tak? Że to jest także włączanie tych klas niższych oraz budowanie solidarności międzyklasowej, że wyższa klasa średnia w ten sposób buduje swoją solidarność z klasami niższymi. I chciałem zapytać się o to doświadczenie polskie, gdy pani widzi wgrodzone osiedla, gdy widzi pani rodziców, którzy wybierają dla swoich uczniów lepsze szkoły, omijając rejonizację, a także na przykład czytając takie artykuły, jak te artykuły, które się już pojawiły po wprowadzeniu programu 500+, czy pani ma wrażenie, że ta wyższa klasa średnia będzie skłonna zareagować na tą falę populizmu właśnie otwarciem się, to znaczy zaakceptowaniem takiej uniwersalnej polityki społecznej, czyli płacimy wyższe podatki, ale w zamian za to i oferujemy wszystkim usługi publiczne, ale w zamian za to mamy pokój społeczny i harmonijne społeczeństwo. Czy pani dostrzega w ogóle te przejawy takiego myślenia w liberalnych elitach, ale także wśród wyższej klasy średniej w Polsce? Pan zaczął, panie Michale, od dosyć fundamentalnej dla tej dyskusji naszej też uwagi. Ona mi się podoba, bo demokracja jest oparta na wizji świata merytokratycznego, czyli nasze miejsce w tej hierarchii społeczno-ekonomicznej oznacza nasza zasługa i nasza praca. Nie dziedziczenie, nie powielanie statusu rodziców. No tylko, że wizja merytokracji jest oparta, oczywiście przyjęta formuły uprawnień. Mamy różne prawa, prawda?
i te prawa zależeć powinny od naszych zasług i naszej pracy. Tylko że z jednej strony mamy równe prawa, ale z drugiej strony mamy całkiem nierówne warunki życia. I teraz od tradycji krajowych, od uwarunkowań politycznych, od wielu przeróżnych czynników zależy, w jaki sposób polityki publiczne to napięcie są w stanie redukować, czy są w stanie zapanować nad tym pojęciem. Zwłaszcza, że tu sięgając do Pikettego, w kapitalizm jest wpisana ta sprzeczność, która z jednej strony prowadzi do upowszechnienia się wiedzy i kwalifikacji, a z drugiej do nieprawdopodobnej akumulacji kapitału, czego doświadczaliśmy od 2008 roku. Dochód średnioroczny Amerykanina spadł o 5000 dolarów, no a o kilkaset procent rosły dochody. No z czego? No właśnie z kapitału, i to jest ta nierówność, która polega na tym, że wskaźniki zwrotu z kapitału są trwale większe niż stopa wzrostu produkcji czy stopa wzrostu dochodów. No i kraje skandynawskie, zdaje się, że tak jak pan na to wskazał, zdaje się, że umieją chyba w najbardziej optymalny sposób to stymulować, mimo globalizacji. Mimo globalizacji, bo jak słusznie powiedział pan profesor, na to też Piketty zwraca uwagę, że w ramach państw narodowych jeszcze można sterować polityką społeczną i jeszcze można sterować welfare state, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby zaistniała taka współpraca regionalna bądź międzynarodowa, aby w ślad za globalizacją polegającą na przepływie kapitału transportować też wzorce państwa opiekuńczego. W każdym razie odbywa się to wolniej, bo te wzorce państwa opiekuńczego jakoś docierają, docierają do Chin i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście tutaj rozstrzygające znaczenie ma przyjęty model polityki społecznej. On zależy też od wielu czynników kulturowych. Ale ten model, który pan nazwał socjaldemokratycznym, który jest oparty o po pierwsze dosyć powszechną redystrybucję, wysoki poziom usług społecznych, publicznych usług społecznych, do których wszyscy mają równy dostęp. A w związku z tym system zabezpieczenia społecznego i system oparty na daninach publicznych w postaci składek obowiązkowo przewiduje czy wciąga również te klasy średnie czy klasy najwyższe. U nas ostatnim elementem takiego systemu jest oczywiście system ubezpieczeń emerytalnych, którego inne cechy oczywiście nam się nie podobają, bo okazało się, że jest to najbardziej kapitałowy system emerytalny na świecie, w kraju relatywnie biednym, bo myśmy mieli 7% odpisu od funduszu płac na składkę emerytalną do OFE, a bogata Szwecja miała 2,5%, żeby sobie nie pozwolić na ruinę budżetu i na emerytury, które wprost odzwierciedlają pozycję na rynku pracy. Profesor Szumicz pisał, że polski system emerytalny to jest system emerytalny dla mężczyzny, oczywiście białego mężczyzny, zarabiającego powyżej średniej krajowej, bo wtedy jego stopa zastąpienia, czyli stosunek emerytury do ostatniego wynagrodzenia, pozwoli mu w ogóle przeżyć. Ale pomijając to, u nas takim systemem, który wciąga obowiązkowo jakby te klasy średnie, o których pan mówi, jest system emerytalny i na tym oparte są systemy zabezpieczenia społecznego i polityka społeczna w krajach skandynawskich. Po pierwsze, powszechne, obowiązkowe składkowanie na różne ryzyka, ale też równy i powszechny dostęp, czyli dostęp, który eliminuje tą selektywność. Ten model neoliberalny, który polega na ścisłym adresowaniu przeróżnych świadczeń. I teraz jest drugie pytanie, czy odpowiedź na drugie pytanie, czy polska klasa średnia jest gotowa partycypować w tego rodzaju welfare state? Ja myślę, że ona w ogóle nie powinna być pytana, bo to jakby no, prowadzi do trochę wątpliwych odpowiedzi. Jak się pan zapyta w Polsce, czy dobrowolnie się ubezpieczy na rzecz powszechnych systemów różnych, zabezpieczających przed ryzykami, 10 osób z listy najbogatszych Polaków, no to oni oczywiście odpowiedzą nie, to granda i tak dalej.
Jak się pan zapyta, czy jednak wprowadzić podatek spadkowy, o którym pisze też Piketty, to jest zgroza, że go nie. No to oczywiście dzieci najbogatszych Polaków w Polsce powiedzą absolutnie nie. Ale też chcę być trochę adwokatem diabła. Otóż ten system powszechnego korzystania i system powszechnego płacenia jest opłacalny dla tej klasy średniej, o której mówimy, dla tej zanikającej klasy średniej. Bo takie państwo jest państwem porządnie skonstruowanym, państwem, gdzie instytucje są funkcjonalne i mają zdefiniowaną odpowiedzialność, prawda? Bo polska prywatyzacja i komercjalizacja wprowadzona w instytucjach polityki społecznej po to, żeby zasypać ich niedofinansowanie, no po to były te instrumenty komercjalizacji wprowadzane. Po sobie liberałowie wyobrażali, że jeżeli prywatny dołoży do publicznego, to będzie efekt synergii, a tutaj nie ma efektu synergii. Przeciwnie, są efekty zmowy agencyjnej, na przykład porozumienie zielonogórskie. Okazało się, że świetnie się porozumiało i wystąpiło wobec środków publicznych jako monopolista, prawda? A więc państwo, w którym systemy, instytucje polityki społecznej są funkcjonalne, jest państwem, które się po prostu opłaca klasie średniej. No ale jest to decyzja moim zdaniem polityczna, bo pytać nie ma co po prostu. No nie, nie zrobiła tego Lewica na przykład. No to właśnie tę kwestię polityczną chciałbym, zanim damy państwu głos, zapytać Barbarę Brzezicką, ponieważ no to już jest powszechna ta opinia o tym, kto mógłby odebrać rząd dusz wśród tych ludzi niechętnych establishmentowi, którzy dzisiaj głosują na prawicowy populizm. Coraz powszechniejsza się staje opinia, że nie może być to ta lewica w obecnym wydaniu, że to musi być lewica posługująca się jakąś formą populizmu, czyli takiego języka antyestablishmentowego. Taki język także odnajdujemy w deklaracjach programowych Razem, gdzie Razem jasno się też deklaruje jako ugrupowanie stające przeciw establishmentowi, czy przeciw elitom. I moje pytanie jest, na ile pani ocenia możliwość zaistnienia w tej chwili lewicowego populizmu na przykładzie tych ostatnich doświadczeń, czyli że Bernie Sanders jednak nie dostaje nominacji Partii Demokratycznej. Partia Syriza została praktycznie spacyfikowana przez ten międzynarodowy kapitał, instytucje finansowe. Czy partia Podemos, która została także zneutralizowana, bo po prostu środowiska biznesowe założyły partię Ciudadanos, która skutecznie odebrała partii Podemos. Czy po pierwsze, podziela pani taką opinię, że właśnie lewicowy populizm mógłby być, tak jak powiedziałem, a po drugie, jaki by musiał być to lewicowy populizm, żeby mógł odnieść sukces, żeby wprowadzić te rzeczy, o których mówiła Jolanta Bala? Znaczy jak najbardziej podzielam i też podzielam zdanie Rafała właśnie na temat słowa populizm, znaczy populizm jako mówienie do ludzi, które ma trafiać, tak, do tego ludu, to nie jest nic złego, tak? Znaczy złe, to, co jest złe i co się nazywa populizmem, to jest manipulacja czy kłamstwo, tak, które w ładnych słowach jest sprzedawane. Natomiast mówienie w sposób populistyczny, jeżeli nie jest właśnie kłamstwem, nie jest niczym złym i jak najbardziej się z tym zgadzam. Jeśli chodzi o te partie, tak jak Podemos, tak, czy Berniego Sandersa, to tak szybko pan ich spisał na straty. Znaczy to się pojawiło bardzo niedawno. Był jednak relatywny sukces, biorąc pod uwagę, że to były osoby znikąd. Tak? Bernie Sanders, w przeciwieństwie do Hillary Clinton, nie był finansowany przez Wall Street, tylko tą całą swoją kampanię w prawyborach finansował z bardzo wielu stosunków, no, znaczy jak na amerykańskie warunki, bardzo, bardzo niski wkład. Co było precedensem, więc no ja bym raczej zakładała, że może tak to się stać znowu, a nie, że to się skończyło, bo to się dopiero zaczęło. Zresztą no wiele jest też głosów, że Bernie Sanders by wygrał z Trumpem z wielu powodów, tak? Właśnie dlatego, że nie był przedstawicielem tych elit, a Hillary Clinton reprezentowała po prostu kontynuację. Tutaj profesor Szkolarek zauważył, ludzie głosują na zmianę i Bernie Sanders był tą zmianą, znaczy był kimś zupełnie z innej bajki i nie był kojarzony z tymi elitami. Tak samo no Podemos też dalej jest bardzo ważnym graczem, tak nie zniknęło. No Grecji w tej chwili nie będę komentować to, co tam się trojka robi, bo to nie dotyczy właściwie klas społecznych, tylko bardziej polityki międzynarodowej i
Natomiast widać też, że to jeśli chodzi o odbiór społeczny, to działa i Syriza dostała mandat zaufania i to referendum też było na nie, więc odbiór społeczny się sprawdził tego populizmu Syrizy. No co się nie sprawdziło, no to negocjacje już z takimi graczami jak Niemcy, ale to jest zupełnie inna kwestia. I wydaje mi się, że właśnie rozwiązaniem nie jest centro-lewicowo-liberalność, jakieś takie stanie trochę w rozkroku, tylko właśnie radykalne powiedzenie, że właśnie potrzebna jest zmiana, znaczy, że system nie działa, bo nie działa. Natomiast reakcja liberałów i też właśnie w radiu słyszałam komentarz, że wybory, nie, że Trump wygrał, tylko po prostu Hillary zrobiła złą kampanię. Znaczy, że system jest dobry, wszystkie reguły gdy są dobre i wszystko jest okej. No ona po prostu zrobiła gorszą kampanię, gorzej się sprzedała jako produkt, to wszystko da się wytłumaczyć w kategoriach marketingu politycznego i wszystko będzie dobrze. I oni mają takie poczucie, że jak tego systemu demokracji liberalnej powiązanej z neoliberalizmem ekonomicznym, która była od jakichś 20, ponad 30 właściwie lat na świecie konsensusem, trzeba za wszelką cenę bronić, mimo że w ramach reguł gry, które ten system narzuca, oni przegrywają, tak jak Hillary Clinton przegrywa. Natomiast nikt nie ma tam odwagi powiedzieć, że ten system jest zły, że trzeba go zmienić. I to może właśnie zrobić lewica nie z centrum, tak, nie ta establishmentowa, no bo partie tak jak SPD czy partia socjalistyczna we Francji, no to jest ta centrolewica, która właściwie od 50 lat się przesuwa nieustannie w kierunku centrum i traci wiarygodność, tak, którą wiarygodność przejmują właśnie Front Narodowy, który zresztą też jest przykładem tego wykluczania, tak, oni przez Francuzi już raz prawie odeszli od JOW-ów, żeby nie mieć tego dwupartyjnego systemu, po czym Front Narodowy się oczywiście dostał do Zgromadzenia Narodowego, więc szybko wrócili do JOW-ów, bo stwierdzili, że to nie może być tak, że taka skrajna partia jest w Zgromadzeniu Narodowym. Więc ta skrajna partia dalej ma legitymację antysystemowości, antyestablishmentowości i na tym wygrywa, znaczy konsekwentnie buduje sobie poparcie, które niestety w pewnym momencie może się przegiąć i po prostu oni wejdą, ale jak już wejdą do parlamentu, to wejdą z hukiem, tak jak PiS i mogą mieć, wtedy być może mogą liczyć na większość i zrobi się w ogóle niebezpiecznie. Więc jak najbardziej jest to potrzebne i też jeśli chodzi o jeśli chodzi o współpracę klasy średniej w tej kwestii, to już mówiła pani Anta Banach, no to w Polsce mamy strasznie arogancką klasę średnią, która właśnie wierzy, że się dorobiła. Zresztą to faktycznie są ludzie, którzy strasznie dużo pracują. I oni mają to poczucie, że skoro mi jest dobrze, bo ja tak dużo pracuję, to na pewno ten, który nie ma dużo, po prostu jest leniwy. Co zresztą pokazują te statystyki na końcu tego artykułu, pomijając tak lenistwo i brak wysiłku jest przyczyną niemożności wyjścia z biedy. I tutaj średnio na moje oko to jest 2/3 wyborców mówi, że tak. W zależności od partii najwięcej wyborców SLD, co w ogóle jest bardzo dziwne, 83%. W przypadku PiS-u i Palikota to było po 58-57, to są najniższe wyniki, ale tak czy inaczej jest to większość. Przekonana, że jakby... I to jest, jeśli chodzi o wyborców, to przeważnie jest to też jakaś tam klasa średnia, bo połowa ludzi głosuje, którzy mają takie prawa. No i to jest ten taki błąd poznawczy sprawiedliwego świata, tak? Znaczy, że skoro ja się dorabiam moją ciężką pracą, to ten, który się nie dorabia, znaczy, że jest leniwy, ponieważ świat na pewno jest sprawiedliwy i tak to działa. I do tej grupy jest strasznie ciężko trafić z takimi argumentami, że państwo opiekuńcze wszystkim się opłaca. Do tej grupy niestety, która jest tym poszkodowana, trafia ten nacjonalizm i bardzo potrzebny jest dobry populizm, który daje jakąś alternatywę i jakieś poczucie przynależności jednocześnie. Z prekariatem tu, jak słyszałam takie głosy, że to nie jest fajne poczucie przynależności, ale nie do końca mi się wydaje, że tak jest. Znaczy gdzieś się ludzie w tym odnajdują, w tym braku stabilności i też jest do tego dochodzi zmiana pokoleniowa. Więc wydaje mi się, że tak, bo w przeciwnym razie jest właśnie ten cały elektorat socjalistyczny we Francji. Ja się nie wierzę, że Front Narodowy go przejmuje, bo Front Narodowy na przykład rozdaje zupę na ulicy, tylko że to jest tradycyjna francuska zupa z wieprzowiną, żeby nie dawać jej, tak, nie, a to jest bardzo mocno zaznaczone, ale sam fakt, że oni to robią, tak, i w ten sposób sobie zyskują zaufanie, no świadczy o tym, że to jest
bardzo potrzebne, jest właśnie takie wyjście w bardzo prosty sposób, a nie właśnie siedzenie i mówienie, że to jest złe, a tego nie możesz mówić, a tego nie możesz myśleć, tak z taką dużą dozą wyższości. Więc mam nadzieję, że nam się to będzie jakoś tam stopniowo udawać. Tak, oczywiście jest to problem, bo sami często się wywodzimy z jakichś tam środowisk akademickich i ciężko udawać, jakby przebrać jakoś tam inaczej. Ale też wydaje mi się, że to jest, znaczy, że ważne jest to, żeby właśnie mówić prosto i tłumaczyć, i trafiać, a niekoniecznie na przykład udawać kogoś innego, bo to jest z kolei też niewiarygodne, więc... ale niestety no, trzeba mocno tłumaczyć dalej, jeżeli komuś się powie, że kapitalizm jest zły, no to on reaguje, zwłaszcza ze starszego pokolenia, bo chcecie PRL-u z powrotem. Starsze pokolenie, niezależnie czy to są konserwatyści głosujący na PiS, czy to są liberałowie głosujący na tam Platformę czy Nowoczesną, jak im się powie, że coś jest nie tak z kapitalizmem, to zakładają, że razem na pewno chce powrotu do PRL-u i w ogóle nie zakładają, że może być coś jeszcze innego i że w ogóle możemy... Historia toczy się dalej i możemy myśleć o jakimś sprawiedliwym systemie, który będzie jednocześnie zapewniał wolności i nie będzie opresyjny. Więc ja bardziej chyba wierzę właśnie w to trafianie do tych młodszych osób, które na rynku pracy właśnie przekonują się, że jednak to system jest niesprawiedliwy i nie chcą myśleć tak jak neoliberalny dyskurs i mówi, że to jest lenistwo czy niekompetencja, więc myślę, że to stopniowo będzie się przewijać, chociaż w Polsce jest trudniej niż w Hiszpanii, czy w Stanach, czy we Francji, ale... Dziękuję. Chociaż myślę, że biorąc pod uwagę, z jakim sentymentem wspomniana jest w Polsce pokagierka, to myślę, że gdyby były takie skojarzenia, to może razem mogłoby dostać dużo więcej głosów, mówiąc o żartem do serio. Morawiecki obsługuje. Reindustrializacja. Szanowni Państwo, bardzo zachęcam do zadawania pytań i komentowania. W temacie proszę bardzo. Ja po pierwsze, Panie Profesorze, chciałabym się nie zgodzić z określeniem warstwa. Pan profesor, chciał się zgodzić z określeniem klasa. Warstwa mi się z badaniami struktury kojarzy, a jednak co do ludzi, jeżeli dyskutujemy, to ta klasa jest lepsza, nie wiem, grupa, coś tam jeszcze. Ale to taka zupełnie luźna uwaga, że jak rozmawiamy o ludziach, to coś bliższego warstwa i to nie tak. Natomiast jeżeli chodzi o panią z partii Razem, wie pani, mówi się, że naród, który się odcina od swojej historii, traci. Ja myślę, że lewica, młoda lewica, która się tak ostro odcina od historii lewicy, tej, która gdzieś tam kiedyś wywalczała sobie swoją pozycję z dużym trudem i pozwala na to, żeby ją tylko krytykować, to też jest bardzo ryzykowna sytuacja. No, sądzę, że mimo wszystko trzeba by było również zacząć mówić o tym, że za czasów działania tych partii lewicowych to był szacunek do wykształcenia, to o czym pani mówiła, że teraz ktoś jest wykształcony, a wykonuje czynności troszeczkę inne. Było parę, ja nie chcę wracać, bo to za długa dyskusja by była, ale było parę innych rzeczy, które jednak nawet pokolenie młodsze czasami wspomina z rozrzewnieniem. Tak już przyszedł do lekarza, to go przyjęli, a nie odesłali za 10 dni. Stało się w kolejkach, ale coś tam było. I myślę, że trzeba by było tutaj po pierwsze troszeczkę oczyścić atmosferę w samej grupie lewicowców, żebyśmy się nie bali mówić o tym, że cóż, każda partia ma określony żywot. Nie jest tak, że coś jest wiecznego. Ona na samym początku jest nowatorska, w jakimś sensie ta, która zdobywa społeczność, a potem powolutku traci, bo też i ludzie się w jakiś sensie wypaczają. Mówię o aktywistach, o tych, którzy tam dochodzą do władzy. No i potem stopniowo okazuje się, że trzeba coś zmienić i przychodzą nowi młodzi ludzie. To warto o tym pamiętać, że jeżeli sami ze sobą nie uporządkujemy się w jakiś sposób, to nie rzucajmy się na ten elektorat. Przez 10 lat byłam sądowym kuratorem społecznym. No i miałam do czynienia z tym elektoratem, o którym Państwo tutaj mówicie dosyć dużo. No cóż, no całkiem po prostu w którymś momencie uznaliśmy my, ludzie lewicy, że
ważniejsze są właśnie ten rozwój, to żeby dać, to trzeba coś zrobić, żeby mieć. No bardzo słuszne, ale zapomnieliśmy o tym, że w międzyczasie działy się różne złe rzeczy. I teraz trzeba do tego po prostu wrócić. Tą niszę wykorzystały partie inne. Po prostu bardzo szybko zorientowały się, że jest to duży elektorat, bo zawsze tych biedniejszych jest więcej niż tych bogatych. I że no, warto tutaj podziałać po to, żeby sobie zapewnić władzę. Tak się stało. A my teraz nadal się dzielimy na tych młodych, którzy jeszcze nie są niczym spalani i w ogóle, i na tych złych lewicowców, którzy tam kiedyś dużo biedy narobili. No to myślę, że to jest ryzykowne. Dla nas jest to ryzykowne. Zdecydowanie. I jeszcze jedno, a propos tego, że na studiach jest problem sprzątaczy. Za moich czasów to było jeszcze wiadomo, że asystent, a profesor to jest ho-ho-ho. Duża odległość. Natomiast sprzątaczka się liczyło. Było jedno i drugie było troszeczkę przegięcie. Więc myślę, że spokojnie korygujmy, zastanówmy się nad tym, co było złe, spokojnie to korygujmy, no i w swojej grupie się troszkę mniej gryźmy, bo to jest trudne. Najbardziej liczyła się socjalnia w akademii. Natomiast asystent nie. Tak? Znaczy, bo to jeszcze u profesora, to ja muszę... Bardziej definicyjno, porządkowe. Znaczy tak, no, jeśli chodzi o politykę historyczną, to my się absolutnie nie odcinamy od korzeni i no, nie udaje nam się zrobić dużego szumu medialnego, na przykład nie udało nam się zrobić wokół 7 listopada i uczczenia rządu Daszyńskiego, ale jak najbardziej jest to tradycja, do której chcemy nawiązywać, czyli przede wszystkim przedwojennego PPS-u. A jeśli chodzi o epokę późniejszą, to mamy też w swoich szeregach działaczy Solidarności i to są też wartości, które są nam bliskie, więc to nie jest tak, że my chcemy się odciąć od historii, wręcz przeciwnie. No fakt, że media po prostu mniej to interesuje, bo to nie jest bieżąca polityka i nie zawsze udaje się to na tyle głośno powiedzieć, jakbyśmy chcieli. A jeśli chodzi o to, co pani mówiła jeszcze w kwestii wykształcenia, znaczy moim zdaniem w Polsce jest... Bo z tym brakiem szacunku do wykształcenia to jest trochę na dwoje prawka wróżyła. Znaczy z jednej strony obserwujemy bardzo duży egalitaryzm w sferze publicznej, który jest również związany z mediami nowymi na przykład. No każdy może zostać youtuberem i to nie jest koniecznie ktoś, kto ma świetne wykształcenie. I to jest zasadniczo dobre. Znaczy to, że jest ten udział zarówno w odbiorze informacji, jak i w dostarczaniu jakichś informacji się trochę wyrównuje, moim zdaniem jest zjawiskiem pozytywnym, natomiast no oczywiście jest za tym idą pewne negatywne zjawiska, na przykład braku zaufania do ekspertów, które rodzą jakieś tam ruchy antyszczepionkowe i tak dalej. To jest niebezpieczeństwo, ale ja bym tego nie oceniała jednoznacznie negatywnie. Znaczy jako osoba, która tam ma pewnie względnie dużo tego wykształcenia, ja bym wolała, żeby wręcz przeciwnie, żebyśmy po prostu cenili się bez względu na wykształcenie, bez względu na dochody i żebyśmy... Właśnie jest trochę tak, jak pan mówi, jeśli chodzi o sprzątaczki, tak? Że to są osoby, którym nawet czasami ludzie nie mówią dzień dobry, jak mijają. Znaczy chyba przeważnie nie mówią im dzień dobry, co jest szokujące. Koleżanka kiedyś mówiła, że kilka razy musiała to dzień dobry powtórzyć, bo ta pani, która sprzątała, ona się w ogóle zorientowała, że to było do niej. Ponieważ, więc to jest znacznie większy problem moim zdaniem niż brak szacunku do wykształcenia, bo i zresztą to też jeśli chodzi o model skandynawski, to jest to prawda, to jest używane jako kontrargument, że w Skandynawii mentalność jest bardziej równościowa i że tam po prostu ludzie nie chcą tak bardzo jak w Polsce czuć się lepsi od innych, im wystarczy, że czują się mniej więcej równi i jest okej okay. I właściwie to dążenie w Polsce, żeby koniecznie czuć się lepszy, znaczy jak większość z nas czuje się od kogoś gorszy, więc strasznie chcemy znaleźć tego, co jest od nas gorszy i jak na tej drabinie go tam po rękach pokopać, żeby był jeszcze niżej niż my. I w ten sposób budujemy poczucie własnej wartości, co jest ogromnym problemem. Znowu wrócić do historii. Tam kiedyś w tym PRL-u tak ostro krytykowanym człowiek się liczył bez względu na wykształcenie. Znaczy nie tylko w PRL-u się człowiek liczył, więc... No właśnie. Ja namawiam do powrotu do tej historii. Jeszcze tylko chciałam taką jedną, że czasami też w mediach pada takie, ostatnie zdanie, takie zdanie, że lewica się podzieliła. Znaczy myśmy się trochę nie podzielili, po prostu ogromna większość z nas nigdy w życiu nie robiła wcześniej polityki, więc oprócz paru osób, która była tam w
Partii Zieloni czy w Ruchu Sprawiedliwości Społecznej Piotra Ikonowicza, to właściwie no, ciężko będzie, żebyśmy się podzielili. Znaczy myśmy jak zaczęli coś robić i oczywiście możemy z osobami o wartościach i nawet cały współpracować, to robimy. Natomiast no to jakby też czasami jest taka kalka narzucana, tak? Skoro jest więcej ugrupowań, które tego etykiety lewica używają, to znaczy, że ktoś się gdzieś podzielił, a to trochę nie było tak, jak się stanie. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zadać głos w pytanie? Tam pan i potem pan. Mogę też z mojej strony jako osoby, jako młoda osoba lewicowa, odnośnie tego aspektu upamiętnienia tej historii lewicowej. Moim zdaniem może PRL nie jest najlepszym tego przykładem, żeby wspominać nostalgicznie o tym okresie. Myślę, że są trochę lepsze polskie przykłady lewicowe, jak na przykład Polskiej Partii Socjalistycznej i bohaterów związanych z tą frakcją. PPS-owcy, którzy walczyli o przywrócenie Polsce niepodległości. To są te wzorce, które powinniśmy na pewno czcić. Nie jestem pewien, czy takie nostalgiczne patrzenie na PRL no, wysłuży się jakby ruchowi lewicowemu. Szczególnie biorąc pod uwagę, że komunizm nie jest tym pozytywnym przykładem lewicowej myśli. Był, ale... Szanowni Państwo, ja bym chciał tylko zakomunikować, żebyśmy nie zobaczyli... Tak, tak, ja już... ...dyskusję o okresie 45-89, bo to jest temat... Więc wracając do mojego pytania. Prawo i Sprawiedliwość stworzyło program 500+, jako taki element polityki rodzinnej i społecznej, mającą na celu właśnie to wsparcie rodzin, by... Nie było takiej sytuacji, w którym matka była zmuszona pracować tylko po to, żeby móc to dziecko wysłać do szkół i tak dalej, i tak dalej. I krytycy tego programu tak zauważyli, że to jest program dobry dla powiedzmy rodzin klasy średniej czy niższej, ale beneficjentami tego programu są również osoby najzamożniejsze, przynajmniej mogą być. I ja się wtedy zastanawiam, jaką rolę, czy jakie miejsce mają te osoby najzamożniejsze w polityce społecznej. Możemy zabrać kilka pytań? To pan bardzo proszę. Ja chciałem zwrócić tu uwagę, że tak jak mówimy o tych wydarzeniach politycznych, tutaj powołujemy się na przykłady polskie, francuskie, no jakaś różnica tutaj jest, ale nie zwraca się w takich wypadkach na jedną rzecz, która wydaje się bardzo charakterystyczna i narzucająca pewne wnioski. Mianowicie, czy poza Polską zdarza się taki fenomen jak wystrzeliwanie pewnych partii, Le Pen, Kukiz, Nowoczesna, które się nic tego nizowego w sposób zupełnie właściwie irracjonalny wybijają na czoło. No i czas później albo zniknie, albo nie zniknie. Lubię, dla mnie to jest dość tajemniczy. Dość tajemnicze zjawisko. Ja osobiście je wiążę z jednym. Mianowicie te badania opinii wskazują, że bodaj 80 czy nawet więcej procent Polaków twierdzi, że politycy kłamią. I to nie tam, że politycy tej partii czy tamtej, ale wszyscy kłamią. Brak takiego zaufania do polityków w ogóle. Tu jest jakiś niebezpieczny według mnie rozdźwięk między właśnie elitami politycznymi, czy zresztą dalej sięga, a resztą społeczeństwa. I ja ten rozdźwięk właśnie łączę z tym pojawianiem się dziwnych partii.
Mianowicie ludzie nie mają takiego punktu zaczepienia, żeby komuś zaufać, jak ktoś pokaże się i czy to wołając o tych jednomandatowych okręgach wyborczych uzyska wrażenie, że on jest wiarygodny, no to wtedy w sposób taki irracjonalny zyskuje ten poparcie ogromne. I tutaj chciałbym jeszcze uwagę do tej dyskusji o lewicy. Mianowicie lewica straciła swoją wiarygodność, bo o tym tutaj, o wiarygodności mówiłem, w ten sposób, że przecież na lewicy wszystkie partie to są twory wodzowskie, gdzie podstawowa dla lewicy sprawa demokratyzmu jest zupełnie położona i jeżeli tego się nie zmieni, jeżeli to się nie poprawi, tutaj razem, do którego zresztą ja też należę, pewne w tym kierunku wysiłki są robione, to ta lewica według mnie nie ma szans. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zadać głos komentarz? Podobno pytanie tutaj Stach poruszył, podobną kwestię, trochę z innej strony. Mam takie poczucie, że, bo też rozmawiamy tutaj trochę o kryzysie demokracji w Polsce, ja mam takie wrażenie, że w III RP tej demokracji nigdy nie było, bo jak popatrzymy na frekwencję nawet w wyborach parlamentarnych, to jest bardzo niska. I mam wrażenie, że to jest jakby, to tworzy przestrzeń dla nie tylko prawicowego, ale też lewicowego populizmu, że jest w stanie zdobywać władzę, czy w ogóle miejsce w takim mainstreamie, bo niewiele ludzi chodzi na wybory i jeśli jakaś wystarczająco duża grupa się zmobilizuje, no to jest w stanie znaleźć swoich przedstawicieli taka skrajna w parlamencie. I ja jestem ciekaw, tu rzucam takie pytanie w powietrze trochę, czy można to spojrzeć jakoś właśnie z tej perspektywy podziałów, nazwijmy to, klasowych w Polsce. Czy to się da wpasować tutaj? Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby? To w takim razie oddali głos panelistom, panelistom podsumowania. Może zaczniemy od Jolanty Barwy, potem Barbary. Ja się tak wyrywam, dlatego że mnie zupełnie obchodzi najbardziej pytanie, które się przewija w wypowiedziach wielu z Państwa. Mianowicie, dlaczego lewica nie zagospodarowuje tych klas, czy tych grup społecznych, które są wkurzone, które są zagniewane, które są antyestablishmentowe, dlaczego one są zagospodarowane w Stanach Zjednoczonych przez kogoś, kto będzie działał wbrew interesom tych wyborców i w Polsce podobnie, chociaż oczywiście mniej, bo tu mamy w Polsce to kuszenie poprzez różne programy socjalne, które wcale nie mają niczego wspólnego z tym modelem socjaldemokratycznym państwa opiekuńczego, o którym tu przez chwilę rozmawialiśmy. Dlaczego tak się dzieje? I ja myślę, że tak, w Polsce ta oferta kierowana ze strony partii lewicowych trafia na takie dosyć spektakularne polskie doświadczenia, czyli polska polityka wciąż jest reaktywna. A więc łatwo sięga się do argumentu, że socjalizm już był, lewica już była, że to jest ten powrót, który nie przyniósł wam w historii niczego dobrego i od którego ewakuowaliśmy się. I to jest jedna przyczyna. Druga przyczyna, no to są rzeczywiście rozczarowania rządami partii lewicowych w Polsce, które do pewnego stopnia są uzasadnione, do pewnego zaś nie, ale one są. I to są z przyczyn dotyczących samego sojuszu, czyli utraty wiarygodności tej partii, do dosyć mocnej, wcale nie tylko politycznej, ale powiedziałabym ideowej również, prawda? I nie przypadkiem te wyniki odpowiedzi na pytanie, które cytowała pani Barbara, pani cytowała, one są dosyć charakterystyczne, prawda? Część bowiem tego środowiska tak naprawdę to byli ludzie o poglądach wcale nie lewicowych,
w różnych zresztą obszarach ekonomicznych, ale także ideowych. To w sojuszu była duża grupa osób o poglądach konserwatywnych. Ale te poglądy konserwatywne, okazuje się, charakteryzowały w wielu krajach wyborców również lewicy. Lewica związkowa, czy lewica, która jeszcze na początku XX wieku adresowała swoją ofertę do klasy dzisiaj się kurczącej, jako kurczącą się klasę, tak ją postrzega Standing, czyli klasę robotniczą, uśmiała postawy konserwatywne. I teraz ja próbuję się zmierzyć, oprócz Polski, z tym, co się dzieje na świecie, jeśli chodzi o preferencje wyborców, które rzeczywiście skręcają na prawo. Wszędzie, w Chinach, w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, również w Europie. Dlaczego tak się dzieje? I dlaczego lewica nie zagospodarowuje tego gniewu? Chociaż są badania i w Grecji, i w Niemczech, które pokazują, że większość z prekariuszy popiera raczej partie, jak to się nazywa, skrajnie lewicowe, w Niemczech Die Linke na przykład, niż partie prawicowe. No ale duża część z nich jest po prostu bierna politycznie. Więc dlaczego tak się dzieje w świecie? Ja mam na ten użytek swoją odpowiedź. Mianowicie mam wrażenie, że partie lewicowe nieraz mówią i przemawiają do tych wkurzonych ludzi językiem, których ci wkurzeni ludzie nienawidzą. Hoshi, o której mówiłam, nazywa to narzucaniem reguł odczuwania, czyli krótko mówiąc, świat w większym stopniu niż my doświadcza sąsiedztwa nieintegrujących się grup imigrantów i świata budowanego już w tej chwili, świata równoległości prawie że apartheidu, czyli zupełnie wykluczających się społeczeństw. I tymczasem ze strony zwłaszcza centrolewicowych partii słyszą, twoje zachowanie, nie jesteście, ale twoje zachowanie jest rasistowskie, ksenofobiczne i niedopuszczalne. Czyli mamy narzucanie tego języka oceniającego i moralizującego, nie rozmawiającego. Lepiej byłoby moim zdaniem rozmawiać, co my zrobimy, żeby tak się nie działo. Jaki my mamy sposób, żeby wielonurtowe społeczeństwa europejskie egzystowały ze sobą w minimum uzgodnionej przestrzeni, nie budowały im apartheidu. A prawica daje prostą odpowiedź. Wygonimy ich. I tym moim zdaniem przegrywa lewica w świecie. A w Polsce, jak powiedziałam, mamy swoje uwarunkowania i ja liczę na to, że partia Razem jako się przełamie. Dobrze, tutaj wiele wątków. Jeżeli chodzi o ten nacjonalizm, to też jakby to, czego w Polsce nie widzimy, bo nie mamy mniejszości, to też również wśród mniejszości jest zwrot w stronę konserwatyzmu. Tak? We Francji problemem nie są imigranci, prawda? We Francji kolejne pokolenia, muzułmanek na przykład, córki zaczynają nosić chusty, których ich matki nie nosiły, w ramach buntu, w ramach sprzeciwu właśnie tej kulturowej hegemonii, tak, że macie się asymilowali, rodzice się grzecznie asymilowali, pracowali, wszystko. Dzieci się rodzą już jako Francuzi, francuski. I te kobiety pewnie, nie, ja chcę wrócić do moich korzeni, chcę żyć tak, nikt mi nie będzie mówił, co mam mieć na głowie, tak, albo jak mam iść na plażę. I faktycznie jest, to nie jest problem imigrantów, a już o tym nie uchodźców czy uchodźczyń, tylko buntu młodego pokolenia wobec tej takiej bardzo silnej hegemonii. Tak, Francuzi zresztą mają bardzo specyficzną wizję laickości, zresztą kiedyś w ogóle chcieli wykluczyć całkowicie religię z przestrzeni publicznej. W tej chwili ona tam istnieje, ale w dużo bardziej ograniczony sposób. Więc to też trzeba pamiętać, że to nie jest takie proste z tymi imigrantami. Ewidentnie ta integracja nie działa. Tak? Znaczy, to pierwsze pokolenie pracuje i chce się zaadaptować, ale to, które się tam rodzi, już oczekuje takiej realnej integracji, a to się nie dzieje. Tak? Nie ma przyjaźni, nie ma związków, nie ma mieszanych środowisk, bardzo niewiele jest mieszanych środowisk i to jest ogromny problem we Francji, zresztą w innych krajach pewnie też. Jeśli chodzi o opiekę społeczną w Polsce z kolei, to ta polityka Platformy Obywatelskiej, to filozofia opieki społecznej była taka, żeby zawsze było trochę za mało. I PiS to przełamał jako pierwszy,
Bo Platforma uważa, że jak się ludziom da wystarczająco, to oni właśnie będą leniwie przestaną pracować, bo trzeba im dać zawsze za mało. A PiS jako to 500+ jest czymś, co realnie pozwoliło poprawić swój byt i tak, żeby poczuć chwilę tej stabilizacji i spokoju, czy pozwolić sobie na coś więcej. Więc tutaj zmiana tej filozofii polityki społecznej, którą ja zasadniczo oceniam pozytywnie i no, problem jest taki, że oni właśnie dalej tych podatków nie podnoszą i coś się chyba znowu wycofują, więc nie wiadomo, jak to ma być finansowane do końca. Bo z podatkami jest taki problem i z nas jest taki problem, że jednak w Polsce nie wiem ile procent, ale myślę, że około 90% osób uważa, że podatki powinny być niższe. Że podatki nie mogą być wyższe, muszą być niższe. Oczywiście progresja zakłada, że one będą niższe dla pewnej grupy, ale w ogóle ludzie bardziej współczują tym najbogatszym, którzy będą płacić jakąś bardzo wysoką sumę od oczywiście jakiegoś progu, niż tym najbiedniejszym, którzy na przykład skorzystają na kwocie wolnej od podatku. I to współczucie w ten sposób się kieruje, co jest dosyć szokujące, ale to jest jednak coś tak, co to zostało tak głęboko wpojone, że właśnie myślę, że lewicowa partia ma tutaj z tym ogromny problem, żeby zmienić to myślenie na takie skandynawskie, że to jest po prostu, no dorzucamy się, zrzucamy się na dobre usługi publiczne, na dobrą służbę zdrowia, edukację i tak dalej, że wszyscy, tak jak pani Antawana mówiła, wszyscy na tym korzystają. Mam nadzieję, że powoli jakoś będziemy się z tym przebijać i też to zostanie zrozumiane, ale znowu ten i PiS, i Front Narodowy, i inne partie, to też są lata ich pracy. Tak? PiS przygotowały lata pracy, jak znam, Gazety Polskiej czy czegoś, lata pracy nad polityką historyczną, przecież Lidia Żołnierzy Wyklęci to nie jest coś, co powstało w zeszłym roku. To było od lat przygotowywane jako właśnie takie zaplecze symboliczne dla znaczy PiS, bardziej tych narodowych partii, ale to naprawdę nie stało się nagle, tak samo nie stał się nagle Front Narodowy, przecież tam już jest trzecie pokolenie tych Le Penów w grze. Więc ja tutaj no, widzę szansę też dla tak zwanej nowej lewicy, która akurat powstała stosunkowo niedawno w Hiszpanii i w Grecji, tak teraz w Polsce. Myślę, że też możemy się porównać, więc to na pewno nie stanie się z dnia na dzień. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby ukierunkować też ten gniew właśnie nie na inne narody, tak? Bo narodowcy wygrywają tym, że ludzie wiedzą, że w Polsce jest gorzej niż w innych krajach, bo tam pracowali, albo ich znajomi pracowali. No więc biorąc pod uwagę, że mają tą wizję świata, o której mówił profesor Szkolarek, że to jest walka narodów i ktoś wygrywa, ktoś przegrywa, no to mają poczucie, że my przegrywamy jako Polska, no bo jak u nas jest gorzej, a tam jest lepiej, to znaczy, że oni z nami wygrywają. No i trzeba zrobić tak, żebyśmy my wygrywali z tą straszną Unią i z tym strasznym zawodem, to wtedy u nas będzie lepiej. I to jest taka logika, ponieważ ten gniew jest właśnie kierunkowany na nie Polaków. Tak? To jest szeroka kategoria, która obejmuje całkiem dużą część społeczeństwa polskiego. No i ten gniew jakby trzeba przekonać, ukierunkować we właściwym kierunku, także to nie jest wina niemieckiego pracodawcy, tylko tego polskiego pracodawcy, polskich też rządów, które nie no, politykę płacową, nie prowadziły skutecznej polityki podwyższania płac. I mam nadzieję, że stopniowo to się uda i że uda się również odzyskać zaufanie, to już ostatnie zdanie, do zawodu polityka, czy zawodu no, funkcji, można powiedzieć zawód, bo faktycznie w Polsce panuje takie przekonanie, że celem polityka czy polityczki jest zdobycie władzy, koniec. Czyli właściwie po wejściu do Sejmu to te partie mogłyby się rozwiązać, no chyba, że myślą już o kolejnych wyborach. Podczas gdy celem jakby wejścia do Sejmu czy do bycia władzy jest środkiem do celu, jakim powinno być realizowanie pewnej wizji państwa, społeczeństwa, którą ta osoba uważa za dobrą. Tak, możemy się spierać jakby tutaj w szczegółach, ale to jest, no warto odzyskiwać tą polityczność i to w takim sensie Chantal mów, czyli sporu politycznego i odzyskiwać to zaufanie, bo naprawdę ludzie po prostu przekonani, że no, startujemy do Sejmu tylko po to, żeby mieć te zegarki, te ośmiorniczki czy tam cokolwiek. I trochę liberałowie i w ogóle ten sposób mówienia o polityce, który się koncentruje na marketingu, tak, jaki ktoś tam miał kolor krawata, czy był ogolony tam, czy był nieogolony i się koncentrują na tych wszystkich, za przeproszeniem, pierdołach, to właśnie sprowadza to do takiej nie politologii, tylko kratologii, jak to ładnie ostatnio usłyszałam, czyli tylko mówimy o władzy, a nie mówimy o tym, co chcemy realizować, jak, dlaczego, jakie są wartości, które nam przyświecają. I mam nadzieję, że uda się to trochę odzyskać, bo tylko tym sposobem możemy odzyskać
zaufanie i właśnie większy udział i frekwencję i w przeciwnym razie no to będzie tylko gorzej. Mam strasznie dużo wątków, coś z tego się skonstruuje. Zacznę może od pana wypowiedzi. To wydaje mi się bardzo trafne z tą diagnozą, że mamy przekonanie o tym, że polityka jest obszarem kłamstwa. Właśnie tak jak pani wspominała, rzeczywiście studenci politologii, pracownicy politologii mówią, że polityka to jest działanie zmierzające do zdobycia władzy, kropka. W ogóle zapomina się o tym, że to pochodzi od polis, od wspólnej przestrzeni, od organizowania świata wspólnego, że to jest istotą polityki. I polityka jest grą o władzę, kropka. Oczywiście jest w związku z tym retoryczna, oczywiście w związku z tym jest próbą wygrywania poprzez socjotechniki, poprzez marketing polityczny. I trafnie jest to identyfikowane jako zinstytucjonalizowane kłamstwo. W związku z tym na takim to ludzie, którzy mówią szczerze, choćby mówili głupoty, ale mają ten szczery żar w oczach, pozytywnie się odróżniają i wygrywają wybory. I to jest dramat tej kasty spin doktorów. Tragedia wywołana właśnie przez tę profesjonalizację gry politycznej przez specjalistów od marketingu politycznego. I jest to naprawdę korupcja tego systemu w okropnym stopniu. Nie wiem, czy to można uznać za diagnozę tego, dlaczego mamy tak niską frekwencję wyborczą. Chyba jest jeszcze poważniejszy problem. Wydaje mi się, że Trzecia RP jest bardzo skutecznie zrealizowanym projektem transformacji politycznej, transformacji kulturowej, społecznej, ekonomicznej. To się po prostu udało, zgodnie z takimi założeniami, jakie były na początku przyjmowane. Jak ja sobie przypomnę dyskusję po 1989 roku, kiedy budowano jakby takie podstawy tej strategii i wyobraźni społecznej związanej z budową społeczeństwa demokratycznego w Polsce, to tam na początku była bardzo ważna kwestia stawiana, mianowicie budowy klasy średniej, wytworzenia w Polsce klasy średniej jako podmiotu demokratycznego, z definicji, tak? Czyli krótko mówiąc, demokracja liberalna jest ideologią klasy średniej w pewnym sensie, więc tą klasę trzeba zbudować. Budowano ją przez polityki uwłaszczeniowe, przecież prywatyzacja mieszkań spółdzielczych, mieszkań komunalnych i tak dalej, to było argumentowane w ten sposób. Mam na myśli w tej chwili tekst Schomburga i Lewandowskiego z Gazety Wyborczej, chyba 90 rok, jeżeli dobrze pamiętam, który był takim manifestem tej polityki prywatyzacyjnej. Tu chodzi o to, żeby ludzie dostali do ręki pewien kapitał założycielski, tak, w którym można coś zrobić. Czyli można dalej w tym sprywatyzowanym mieszkaniu mieszkać, ale można też mieć 150 tysięcy po sprzedaży tego mieszkania na założenie warsztatu samochodowego, czyli uruchamiamy mobilność, uruchamiamy kapitalizm. Trzeba było wygenerować tę klasę. I oczywiście ta klasa stała się centralnym podmiotem politycznym, dość wąsko zdefiniowanym. To społeczeństwo nie było budowane jako społeczeństwo inkluzyjne od samego początku. To był projekt, który miał uruchomić rywalizację, konkurencję, społeczną mobilność, dynamikę, przedsiębiorczość, całą masę rzeczy, które naprawdę udało się zmobilizować. To jest zgodnie z założeniami tamtego projektu, ten projekt został zrealizowany. On objął także prywatyzację, czy taką indywidualizację sfery publicznej, nie tylko mówię tutaj o mieszkaniach, mieszkalnictwie tym finansowanym ze środków publicznych, ale także instytucji kultury, zdrowia, szkoły, która doprowadziła do tego, o czym pani Jolanta Banach mówiła, jako brak środka, tylko w tej pierwszej części pani wypowiedzi to się pojawiło jako brak klasy średniej, tak, brak tej średniej warstwy społecznej. Natomiast głównie tutaj istotną rzeczą jest on brak środka jako przestrzeni wspólnej, w której zantagonizowane, realnie skonfliktowane interesy mogą się spotkać w obszarze przy wymuszonej negocjacji, wymuszonego, no tak jak działy kiedyś w założeniach jakieś komisje trójstronne, czy podobne historie, tak? Po prostu to w Polsce nie zadziałało, nie ma tej przestrzeni wspólnej, która byłaby przestrzenią partycypacji zantagonizowanych, skonfliktowanych grup społecznych, które po prostu muszą być zmuszone do tego, żeby ta polityka była realizowana jako polityka znośnego konsensusu czy znośnego rozwiązania dla wszystkich, tak? Co oczywiście jest też jakąś utopią, jakąś fikcją, ale jak mówimy o znośności, to nie jest aż tak daleko posunięta fikcja, jak mówienie o społeczeństwie komunistycznym, socjalistycznym, narodowym czy jakimkolwiek innym. Po prostu generalnie nie chodzi o wielki projekt, tylko o taki pragmatyzm w skandynawskim stylu, prawda, takiego układania się w pewnej przestrzeni, którą nazywamy przestrzenią polis, przestrzenią tego po prostu, no, tej wspólnoty, w której
musimy razem funkcjonować, tak? I tutaj fundamentalne znaczenie ma dla poszerzenia jakby tej bazy demokratycznego społeczeństwa po prostu rekonstrukcja tych przestrzeni wspólnych. Zaczynając od edukacji, to Państwo wiecie, bo to jest współcześnie na tapecie z fatalnymi pomysłami na to, jak z tego wypnąć, jeżeli chodzi o system edukacyjny, ale problem jest realny, że w wielkich miastach gimnazja są szkołami posortowanymi ze względu klasowego. Muszę się wytłumaczyć teraz, jak w tym wypadku używam pojęcia klasy. Zresztą moje wątpliwości do tego, czy pojęcie klasy może być obecnie zasadnie używane, dotyczą tego, czy da się tym pojęciem opisać strukturę konfliktu społecznego obecnie. Tutaj nie ma pewności nadal. Natomiast co do jednego jestem przekonany, że w Polsce jedna klasa powstała, to jest właśnie klasa średnia, spełniająca te kryteria samoświadomości politycznej. Tak, klasa średnia powstała i klasa średnia bardzo intensywnie dba o poszerzanie i zachowanie pewnej komfortowej, relatywnie komfortowej pozycji w tym podziale dóbr społecznych. Tak? Edukacja jest tego bardzo dobrym przykładem. To sortowanie czy segregowanie szkół ze względu na status społeczno-ekonomiczny rodziców odbywa się właśnie poprzez indywidualne działania osób należących do tej średniej warstwy społeczeństwa, poprzez ich wybory dotyczące tego. No, średnia wyższa, tak. No, właściwie tak, jakbyśmy patrzyli na kryteria dochodowe, to tak. Ale z punktu widzenia takiego klasycznego, socjologicznego, było, to jest właśnie ta miejska klasa średnia, tak? To ta klasa, ci ludzie decydują o tym, że właśnie wyprowadzając swoje dzieci ze szkół rejonowych, nie zostawiając ich w tych miejscach, mówię o tym, co się działo w latach 90., nie zostawiając ich w tych szkołach, gdzie one mogły się mieszać z innymi dzieciakami, wyprowadzając je do szkół nadal publicznych w większości przypadków, ale jakby krótko mówiąc, jakby desygnowanych jako szkoły gromadzące dzieci z tych lepiej sytuowanych rodzin, to doprowadziło do tego, że zostały zerwane w obecnym młodym pokoleniu, zerwane możliwości kontaktu międzyklasowego, tak? Takiego właśnie kontaktu, krótko mówiąc, dzisiejsi wyborcy Nowoczesnej, dzisiejsi wyborcy Ruchu Narodowego nie widują się. Mówię o ludziach, którzy mają w tej chwili 20 lat i startują w wyborach. Oni po prostu nie żyją w przestrzeni, w której mogą sobie mówić cześć. Nie znają się zwyczajnie, nie mają wzajemnie ze sobą kontaktu. No. To jest oczywiście bardzo intuicyjna diagnoza, ja nie mam na ten temat badań, ale tak teraz słucham. Wyborcy partii Razem, tak. To, krótko mówiąc, to, te enklawy są wzajemnie od siebie separowane, tak? Nie ma wspólnego podwórka, nie ma wspólnej szkoły, nie chodzimy razem na imprezy, bo chodzenie na mecze stało się też jakimś tam wykluczającym rytuałem, nie dla wszystkich, tak samo jak chodzenie do pewnych lokali i tak dalej, i tak dalej. No krótko mówiąc, ten świat się rozjeżdża właśnie w tej części, w której powinno się tworzyć to, co nazywano sferą publiczną, no, w takiej klasycznej habermasowskiej logice. To jest fundament dla takiego wspólnego konstruowania świata. Bardzo, bardzo dziękuję paneliście, bardzo Państwu dziękuję i na koniec kilka refleksji, które wygłoszę, wychodząc trochę poza pozycję moderatora, a na końcu już jako moderator, bo padło tutaj kilka wątków, które chciałbym jednak, do których chciałbym się odnieść, bo było pytanie o system partyjny i o kształt demokracji w Polsce. To warto też pamiętać o tym, że polski system partyjny, podziały socjopolityczne w Polsce po 1989 roku nie kształtowały się tak jak w Europie Zachodniej wokół osi lewica-prawica, czy wokół klas społecznych, a tylko decyzje wyborcze i budowanie tych bloków politycznych było wokół osi kulturowych bądź historycznych, znaczy wokół oceny historii bądź wokół kwestii związanych z kwestiami kulturowymi. I co warto, o czym także warto pamiętać, jeżeli już dyskutujemy o tej nieobecności lewicy, to, że ta klasa robotnicza, ta, która stanowiła na przykład w 80 roku to zaplecze ruchu Solidarności, ona po 89 roku głosowali na partie postsolidarnościowe, które definiowały się jako prawica. Natomiast co ciekawe, w elektoracie Sojuszu Lewicy Demokratycznej była zawsze nadreprezentacja ludzi z wykształceniem technicznym, średnim i wyższym, co pozwala nam powiedzieć, że w elektoracie SLD byli nadzorcy pracy, a w elektoracie partii postsolidarnościowych byli pracownicy. To,
ten model z stąd. Stąd też w wielu badaniach wychodziło, że elektorat, w elektoracie SLD było na przykład dużo ludzi niechętnych silnej pozycji związków zawodowych, co było spowodowane pewnym resentymentem historycznym. I wydaje się, że tutaj także, ale to Państwo pewnie znacie tą książkę, David Ost, on pisał, że to, co było wadą polskiej demokracji, to właśnie to, że ten konflikt klasowy, ten konflikt klasowy nie miał odzwierciedlenia w scenie partyjnej i w reprezentacji politycznej, że on został zagospodarowany na osi liberalizm prawicowy, populizm, co się już zaczęło tak naprawdę już od 1989 roku, bo Pan mówił o nowych partiach, ale właściwie już Stanisław Tymiński był już takim fenomenem właśnie takiej mobilizacji populistycznej. I także chciałem się odnieść do tego wątku historycznego, ale nie wdawać się w dyskusję o PRL-u czy o Polskiej Partii Socjalistycznej przedwojennej, ale Tony Judd, taki brytyjski historyk, który w swojej ostatniej książce Źle ma się kraj, która była takim głośnym jego testamentem politycznym, on twierdził, że w dzisiejszych czasach lewica powinna być taka konserwatywna, to znaczy bronić tego, co zostało i odwoływać się do doświadczeń ludzi. On to adresował głównie do Europy Zachodniej, gdzie mówił, że partie socjaldemokratyczne powinny pokazywać ludziom, co dla nich wywalczyły po II wojnie światowej, odwoływać się do ludzkiego doświadczenia. I wydaje mi się, że tutaj, zwłaszcza kieruję te słowa do członkiń i członków partii Razem, że wydaje mi się, że nie wolno lekceważyć ludzkiego doświadczenia. Nie na poziomie ideologii, definiowania systemu politycznego, ale ludzkich doświadczeń, bo to one będą decydować, czy ludzie na was zagłosują, czy nie. Bo Polska Partia Socjalistyczna z 1905 roku nie jest doświadczeniem ludzi, którzy dzisiaj żyją i głosują, ale jest to doświadczenie na przykład ludzi, którzy pamiętają, że na osiedlach klasy społeczne były wymieszane, że do szkół, ja jestem z takim pokoleniem, które to pamięta, że w mojej klasie byli dzieci robotników, i lekarzy, i milicjantów, i innych tego grup. I to są ludzie, którzy pamiętają, że były w czasy, że były przedszkola, że osiedla nie musiały, że na osiedlach rosną drzewa na przykład i są trawniki, bo dzisiaj w polskich miastach zdominowanych przez deweloperów trawnik, drzewo nie jest oczywistością na osiedlu i wydaje mi się, że tego doświadczenia nie wolno go lekceważyć, zwłaszcza i tutaj odniosę się do nowej książki Filipa Springera, Archipelag miasta, gdzie on odwiedził te miasta, które na transformacji jakby najbardziej straciły, czyli dawne miasta wojewódzkie, gdzie tam ludzie do dziś wspominają proces industrializacji, który wiązał się także, przekładał się na ich awans społeczny i na rozwój tych miast. I proces, który nastąpił po 1989 roku, czyli deindustrializacja, no spowodowała pogorszenie warunków życia i tak dalej, i tak dalej. I wydaje mi się, że tam pewne doświadczenia związane z tamtym okresem są jakby silnie zakorzenione i one nie muszą polegać na budowaniu nostalgii za tamtymi czasami na poziomie politycznym, ale pokazaniu, że na przykład że przemysł daje dobre miejsca pracy, albo że możliwa jest szkoła inkluzywna, a nie ekskluzywna, o czym mówił profesor Szkudlarek. I wydaje mi się, że w tej książce, jeśli ktoś z Państwa nie przeczytał, to polecam szczególnie fragment o częstochowskiej dzielnicy Raków. I to jest nawiązanie do, co padło tutaj we wszystkich wystąpieniach, ale najmocniej wystąpienie profesora Szkudlarka. Otóż dzielnica Raków była tradycyjnie robotniczą dzielnicą związaną z Hutą i z Polską Partią Socjalistyczną. Znaczy to był bastion organizacji bojowej PPS. To była silnie zdominowana, właściwie cała dzielnica była dzielnicą socjalistyczną. Dzisiaj dzielnica Raków to jest dzielnica pokryta nacjonalistycznymi graffiti. I co ciekawe, tam jest klub piłkarski Raków Częstochowa, który był zakładany przez Polską Partię Socjalistyczną, jako kibice dzisiaj używają nacjonalistycznej, neofaszystowskiej symboliki. I wydaje mi się, że to jest takie wyzwanie dla lewicy, że wtedy ci ludzie mieli też tożsamość, to znaczy tożsamość związaną z miejscem pracy, z zamieszkaniem i oni się czuli też klasą. Znaczy mieli poczucie przynależności do grupy i tak dalej, i tak dalej. Springer tam
pokazuje, że ci ludzie w tej chwili nie mają żadnej tożsamości, że i ten brak tożsamości oni odreagowują właśnie poprzez agresję, poprzez te hasła nacjonalistyczne. Wydaje się, że to jest to, o czym mówił pan profesor Szkudlarek, że właśnie ta retoryka nacjonalistyczna daje poczucie wspólnoty, czego wydaje się, że w tych czasach niepewności, a to dotyczy chyba i prekariatu tego na średnim szczeblu i na tych niższych, to jest prekariat coś, czego... nawet nie ma tożsamości zawodowej, tak. Przepraszam. Tak. Jest klient i jest usługodawca, dokładnie. Nie ma już nauczyciela, lekarza, nie ma... Dokładnie, więc wydaje mi się, że tutaj wypełnienie tej luki takiej tożsamościowo-wspólnotowej to może być wyzwanie dla lewicy. Bardzo się cieszę, że poruszyliśmy tyle wątków. Nie cieszę się, że wiele tych wątków to właściwie mógłby być początek kolejnej dyskusji, ale mam nadzieję właśnie, że to nasze dzisiejsze spotkanie jest inspiracją czy wstępem do poruszania kolejnych wątków, które są niezwykle ważne z perspektywy nas, Polek i Polaków, ale także Europejczyków i obywateli świata, bo te procesy, o których rozmawialiśmy, one zachodzą nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. I jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję, że zechcieliście spędzić z nami dzisiejszy wieczór. Całe nasze spotkanie zostało utrwalone filmowo, dźwiękowo, także będzie można je obejrzeć bądź przekazać znajomym, a także wszystkie poprzednie nasze dyskusje są także dostępne online, a wszystkie nasze publikacje także w formie elektronicznej są dostępne na naszej stronie internetowej. Bardzo Państwu dziękuję. Życzę. Jaka to jest strona internetowa? To ja zaraz w książce jest. Aha. Dziękuję bardzo.